przyda. I w sposób szczególny, jak witam pana Gracjana Kupczaka, prawnika, absolwenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, byłego prezesa koła naukowego Doktryn Polityczno-Prawnych Disputio, które też miało nazwę Koło Naukowe Myśli Politycznej Friedricha von Hayek. Witam szczególnie dlatego, że to jest osoba, która mieszka w Koszalinie, która nie pojawiła się na naszych spotkaniach i która odniesie się, będzie takim supportem może tutaj do wystąpienia pana Jarosława, ale odniesie się do tych tekstów, które pojawiły się w książce, do tych myśli, które ujawniły się właśnie w tej publikacji z perspektywy osoby no, dość młodej, czy młodej, można powiedzieć, która no, w latach 90. była dzieckiem, tak? Była dzieckiem i na ile te teksty, które się okazały, są aktualne teraz. Taka świeża perspektywa, można powiedzieć, no młodzieżowa, bo kiedyś się w młodzieżówce było do 35 roku życia, tak, więc to jeszcze nawet takie przedszkole młodzieżówki. Szanowni Państwo, no, jak już powiedziałem, te dwie książki, i tutaj oczywiście wyświetlają się tytuły tych dwóch książek, one ukazały się w latach 90. I obserwujemy teraz taką modę powrót do lat 90. Tak, muzyka, sztuka, moda. Natomiast nikt nie wraca do idei politycznych, które były w latach 90., ale chyba dlatego nie wraca, że one zbankrutowały. One okazały się nieaktualne, nie przystawały do współczesnych czasów. Ale co ciekawe, właśnie ta książka no, wraca do tych tekstów lat 90. A dlaczego to potem się tutaj okaże? Ja przypominam, że lata 90. to takie liberalne podejście do życia społecznego. Tak? Prawa człowieka, afirmacja wolności gospodarczej, afirmacja wolności człowieka, zagrożeniem właśnie dla tych wolności był naród, kościół, państwo. Można powiedzieć, że powszechne było takie hasło, że naród tłamsi jednostkę, kościół tłamsi. Też jednostki pamiętamy te spory światopoglądowe w latach 90. Co było tego przyczyną? No być może dlatego, że w Polsce do władzy doszły elity solidarnościowe, które czuły wstręt do państwa. Dlatego, że walczyły z państwem komunistycznym, no i nie potrafiły w inny sposób budować właśnie jakiejś wspólnoty państwowej, dlatego, że postrzegały cały czas właśnie państwo jako zagrożenie dla wolności człowieka, dla wolności tutaj osobistych. Ale coś ciekawe, środowiska te postkomunistyczne, które też rządziły w latach 90., też te państwo, idee państwowe zwalczały, tak? I walczyły ze wspólnotą narodową i pytanie dlaczego, no być może chciały się przypodobać nowym panom, chciały tutaj pokazać uwiarygodnić się w środowiskach lewicy europejskiej czy lewicy światowej. Z książkami, jak gdyby, o książkach pana Jarosława Zadryckiego dowiadywałem się pierwszy raz takiego pisma Stańczyk. Jest to pismo konserwatywno-liberalne, postkonserwatywne i to pismo wychodziło od lat 80. czy w drugim obiegu, potem w latach 90. W pewnym momencie pan Jarosław Zadrycki został współpracownikiem tego pisma, oficjalnie figurował w stopce, natomiast w 1995 roku w takim numerze poświęconym Ernestowi Jungerowi, takiemu pisarzowi politycznemu, ukazała się taka pierwsza informacja, reklama wobec despotyzmu wolności pod tytułem pierwszej książki pana Jarosława Zadryckiego. I tak może przytoczę treść tę reklamę, czy tam zapowiedzi tej książki. Tę książkę powinien przeczytać każdy, kto chce myśleć poważnie o problemach politycznych. Jej autor to przedstawiciel polskiej nowej prawicy, która wyrwa się chce wreszcie z zaklętego koła schematów i iluzji, w jakich uwięziona jest polska myśl polityczna. Wobec despotyzmu wolności to książka najwyższej intelektualnej próby, to nowy i świeży ton, jakiego próżno by szukać gdzie indziej, to kamień milowy na drodze ku konserwatywnej rekonstrukcji, w nawiasie rewolucji z znakiem zapytania. Kup koniecznie, dopóki jest jeszcze w księgarniach, i to było słuszne hasło, w księgarniach była bardzo krótko ta książka. Potem w 1998 roku ukazała się książka Lewiatan i jego wrogowie i to też w Stanczyku była zapowiedź.
Nowa książka Zadęckiego jest kontynuacją najważniejszych wątków intelektualnych zawartych wydanej przed 3 laty w Despotyzmie Wolności. Autor nadal poszukuje straconego suwerena. Spytamy go się, czy znalazł może, tak? Po tylu latach. Formułując przy tej okazji szereg wielce frapujących myśli i tez. I poprzez Stanczyka trafiliśmy tutaj właśnie, trafiliśmy do tych książek. I proszę Państwa, teksty akurat w tych książkach, tak jak powiedziałem, są aktualne, bo są wbrew modzie, która była w latach 90. Z przykrością tutaj stwierdziliśmy, czy stwierdzamy tak, że autor zamilkł, można powiedzieć. W latach 90. ukazały się te publikacje książkowe, były teksty w Arkanach, różnego rodzaju w pismach prawicowych. Wtedy jeszcze nie było internetu na taką skalę, tak więc nie było tej okazji, żeby te teksty sięgać właśnie do tego medium. I mimo iż próbowaliśmy na różne sposoby namawiać, no nie udało się autora namówić na to, żeby jakąś publikację. Natomiast mimo iż tyle lat minęło, lat 90., to jednak nie jest tak, że pan Jarosław Zadęcki był zapomniany. O panu Jarku Zadęckim pamiętali koledzy i koleżanki z ZSZ-u, z Ludzkiego Komitetu Solidarności w Krakowie, którzy między innymi przedstawili go, wnioskowali o zrozumienia państwowe. I te środowiska koledzy pamiętali, zapraszali do różnego rodzaju spotkania. To też jest ciekawa historia, być może o tym powiemy później, bo pan Jarosław Zadęcki był aktywnym członkiem opozycji w Krakowie, współpracował w Orkitach, Wilsztań, Wyjazd, wielokrotnie był zatrzymywany. To są wszystko te zdarzenia, które być może w pytaniach czy tam wystąpieniu potem pana Jarosława gdzieś tam wybrzmi. No podziękowania też należą się, i to są takie podziękowania może też takie ode mnie, ale też podejrzewam, że tutaj od pana Jarosława, dla kolegów z Gdyni, Michała Grabana i Bartosza Zwolickiego, Koło Nauki o Cywilizacji. To były osoby, które zawsze pamiętały tutaj o Jarosławie Zadęckim. W latach 90. zapraszały go do Trójmiasta, organizowały spotkania, ale mimo iż po nie był aktywny ideowo pan Jarosław Zadęcki, to i tak te osoby trzymały kontakt z panem Jarkiem. Bardzo Zwolicki z nami z Gdyni, bardzo go witam, a Michał Graban nie mógł przyjechać, tata mu sobie zmarł, tak więc taka przykra tutaj okoliczność. Na pewno o Jarosławie Zadęckim pamiętało środowisko Sympozjonu Europejskiego. Jest to taka grupa ludzi, która spotyka się co roku, która kiedyś sympatyzowała z tym pismem Stanczyk i za własne pieniądze spotyka się w październiku na południu Polski, gdzie dyskutuje na różne tematy społeczne, polityczne, gospodarcze. No, o panu Zadęckim pamięta katolickie Stowarzyszenie Cyfers Christiana, bo chcę przypomnieć, że chociaż Jarek Zadęcki nie był aktywny, to mimo wszystko próbowaliśmy wtedy jeszcze z Aleksandrą Kołodziej, między innymi, czy z innymi tutaj osobami, wykrzeszać tutaj, żeby pan Jarosław przyjeżdża w te strony, występował z jakąś prelekcją, wykładem. Czasami to się udawało i tutaj widzimy niektóre zdjęcia z tych spotkań są. No chyba też musimy podziękować panu redaktorowi Filipowi Memchesowi, który kiedyś był redaktorem Rzeczpospolitej, teraz jest Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, który próbuje promować tą myśl Jarosława Zadęckiego, czy postać Jarosława Zadęckiego gdzieś w tych mediach publicznych. Ukazywały się jakieś tam krótkie wystąpienia, artykuły. To też należą się takie tutaj podziękowania i mam nadzieję, że tutaj pan Jarosław przyłącza się do tych podziękowań, tak? Proszę Państwa, książka, którą tutaj widzimy, to jest książka Ragnarok w obliczu anarchii, tyranii i chaosu. I tutaj też należą specjalne podziękowania w pierwszej kolejności dla wydawcy, pana Mariusza Bechty, który namówił Jarosława Zadęckiego, żeby te teksty opracować na nowo, trochę zmodyfikować, dodać. Dlatego należą mu się podziękowania. Nie mógł być z nami, ponieważ niedawno go dotknęła osobista tragedia i niestety ograniczył swoją działalność społeczną i zawodową. No podziękowanie również oczywiście dla żony Jarosława Aleksandry Zadęckiej, która przy tej książce wzięła aktywny udział i próbowała tą książkę spiąć, bo to jest jednak wydawnictwo, mówiąc, niszowe. Ale jak zobaczycie Państwo na stronie okładkowej, tak, seria Rekordista, bo to się ukazuje w takiej serii, i tutaj Jarosław Zadęcki jest w dobrym towarzystwie, ksiądz Józef Warszawski, Jan Mozdorf, Adam Wielomski, Tadeusz Gruziński, Krzysztof Kabeński,
Ryszard Mozgoł, Leon de Grel, Jacek Bartyzer, Filip de Hughes, Juliusz Ewola, Roman Domowski, ksiądz Karol Gnoci i inne osoby. Tak więc to towarzystwo jest znakomite, tak więc ukazać się w takiej serii to faktycznie jest też duży sklep. I na koniec, proszę Państwa, chciałem może się podzielić, czy zwrócić uwagę na trzy teksty, które są w tej książce. Pierwszy tekst to jest nowość, tak? Ten tekst nie był publikowany nigdzie. Jest to publikacja, czy jest to tekst, który jest zapisem spotkania, które odbyło się w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Koszalinie, jeszcze pod starym adresem, dokąd zmierzasz Europę. To było wystąpienie ciekawe, dlatego że w tym wystąpieniu były stabilizowane pewne problemy, które zaczęły się pojawiać 2-3 lata później, głównie z masową imigracją do Europy. Tu już ten temat został zasygnalizowany, ta obawa pana Zadęckiego została wyartykułowana i to się potwierdziło potem właśnie, kiedy to szczególnie do Niemiec zaczęły te różne watachy tak zwanych imigrantów docierać. Drugi tekst, który jest bardzo ciekawy z innego względu, odszukam go, to jest tekst Baczność faszyzm w branży medowej. Jest to najbardziej znany tekst Jarosława Zadęckiego, bo był drukowany w wielu publikacjach poza Szwecją i Polską. To dotyczy kwestii, no, firma IKEA, właściciel tej firmy został naznaczony jako były faszysta, co powodowało, że musiał się tłumaczyć przed establishmentem, przed społeczeństwem, przed mediami. I teraz Państwo się domyślacie, skąd taka postawa teraz jest tej firmy IKEA, dlaczego ona jest w forpoczcie właśnie przemian obyczajowych, dlaczego zwalcza osoby, które artykułują wiarę Boga i dlaczego oficjalnie nie będą sprzedawać produktów bożonarodzeniowych, tylko produkty, jak oni tego się inaczej nazwali, bo uznali, że to obraża uczucie religijne. Bo kręgosłup został przetrącony właśnie tej firmie wtedy, tak? Wtedy ta firma uznała te wszystkie argumenty i to są takie bzdurne argumenty, bo przecież wszyscy wiemy, że nawet faszyzm w Szwecji zupełnie znaczył co innego niż narodowy socjalizm w Niemczech czy w Polsce, a tutaj była próba dyskredytowania tego właściciela firmy, który niestety temu i trzeci taki tekst to są takie krótkie, do tego szukam, krótkie porady, to się nazywa praktyczne, w tym wydaniu zostały nazwane na użytek rewolucyjnego postkonserwatysty. To są takie bardzo krótkie, można powiedzieć, twitterowe sformułowania, które zapadają w pamięć i takie jedno może przytoczę. Pamiętaj, że każda władza krępuje, ale brak władzy krępuje w sposób nie mniejszy. Tak? Więc to takie trochę paradoksalne, ale bardzo ciekawe, bardzo dobrze to się czyta i często spotykamy te sformułowania w różnego rodzaju artykułach, bo z tego co pamiętam i Marek Jurek się powołał kiedyś w jakimś artykule i środowisko Bractwa Świętego Piusa, gdzieś tam widziałem też w jakimś tekście się odwołało do właśnie do jednego z tych tekstów. Proszę Państwa, teraz oddam głos panu Gracynowi Kupczakowi, który spróbuje podzielić się refleksją na temat tej książki z punktu widzenia, tak jak już wspomniałem, osoby, która można powiedzieć nie zna twórczości z lat 90., bo wtedy no, nie mogła, bo miała inne ciekawsze zajęcia, który spróbuje się odnieść do tego, czy te teksty są aktualne, czy może to są anachroniczne, czy w jakiejś mierze to się nam przydaje, czy jest to jakiś rozkosz ideowy, czy może jest to raczej jakiś kamień, który nam blokuje rozwój intelektualny. Proszę, pani Gracjanie. W pierwszych słowach witam Państwa serdecznie. W pierwszych słowach chciałbym podziękować za zaproszenie i możliwość współprowadzenia dzisiejszego spotkania. Pozwolę sobie zacząć od właśnie cytatu. Mamy czas Ragnarok. To jest czas zmierzchu bogów i ludzi. Autor tłumaczy, że nie chodzi tutaj o ludzi jako istotę biologiczną, zmierzch w sensie zmniejszenia czynności gatunku ludzkiego. Absolutnie. Chodzi przede wszystkim o człowieka jako istotę duchową, podmiot historii, podmiot kultury i
istocie realizującej wartości nie tylko utylitarne, ale przede wszystkim transcendentalne. Właśnie tutaj Ragnarok jest tym okresem przejściowym. Właściwie oznacza on nie mniej, nie więcej tylko potężny kryzys cywilizacyjny. Autor wskazał także winowajców takiego stanu rzeczy. Z jednej strony jest to globalizm, który trzeba traktować dość szeroko. Nie można go traktować wyłącznie w kategoriach swobody przepływu kapitału. Tak? Natomiast trzeba mieć świadomość, że niesie ze sobą groźbę ujednolicenia właściwie w wymiarze ogólnoświatowym. Drugim dużym zagrożeniem, o którym ostatnio się dużo mówi, przez to są też spory na samej prawicy, jest pojęcie marksizmu kulturowego. Chodzi o to, że już w okresie międzywojennym, widząc, jak nieudana była rewolucja, światowa rewolucja proletariatu, zmieniono strategię działania. W pierwszej kolejności, zamiast dążyć do zmiany bazy, tak, ekonomii, a następnie wywrzeć wpływ na zmiany w kulturze, odwrócono to. Dokonał tego Antonio Gramsci oraz Węgier, przepraszam, wypadło mi z głowy, tak, Lukács, dokładnie. Chodzi o to, aby dokonać zmian kulturowych, a cała reszta pójdzie już jak spłatka. Głównym uznano, że takim spoiwem cywilizacji zachodniej jest chrześcijaństwo i właściwie bez eliminacji chrześcijaństwa nie uda się dokonać, nie uda się osiągnąć celów marksizmu. Ten nowy marksizm, on skupia się na wielu polach, nie jest czymś jednolitym, wywiera wpływ na różne sfery życia, choćby takie jak muzyka, film, tak? Wystarczy, moi drodzy, tu pan mecenas wspomniał o Ikei, ale włączmy sobie dzisiaj Netflixa. Tak, to jest, można powiedzieć, przyznam się uczciwie, sam oglądam, ale jest to rzecz, która właściwie propaguje wszelkie złe postawy i trzeba mieć tego świadomość. Tak, także to się dokonuje także na polu sztuki. Też nie jest to dziełem przypadku. Sztuka współczesna pozbawia człowieka zdolności odczuwania, rozróżniania tego, czym jest prawda i piękno obiektywne. Natomiast nie skupiając się zbytnio na marksizmie kulturowym, chciałbym wskazać jedną dość interesującą rzecz. Mianowicie chodzi o książkę Hegemonia i strategia socjalistyczna Ernesto Laclau i Chantal Mouffe. Jest to odświeżenie jakby założeń marksizmu kulturowego w drugiej połowie XX wieku. Mianowicie oni tam stosują taką strategię pasów transmisyjnych. Chodzi o to, aby otworzyć front tych walk ideologicznych na różnych polach. Tak? Idą bardzo szeroką ławą, czasami nawet nie są, nawet odbiorca nie jest świadomy tego, co za tym stoi tak naprawdę. I moje teraz może takie pierwsze pytanie skierowane do autora jest właśnie, czy prawica, powiedzmy, tam gdzieś ta ostoja cywilizacji zachodniej ma w ogóle realne szanse na to, żeby się temu w jakikolwiek przeciwstawić. Można byłoby oczywiście stosować metody instytucjonalne, tak, wydawać taką lub inną ustawę, ale jak już zauważył Gustav Le Bon w psychologii tłumu, nie da się wychować ludzi za sprawą suchej litery prawa. Dlatego co może zrobić prawica, jakie podjąć realne środki walki z tym frontem współczesnego marksizmu kulturowego. Jeszcze chwileczkę, to drugie może takie pytanie, bo w tej pracy też przebijają się, znaczy Ragnarok w ogóle, tak? To nie jest pojęciem jakby, nie stanowi nowum w świecie prawicy, już się posługiwał nim Julius Evola. Tak właśnie czytając tą książkę zastanawiałem się, czy byłoby korzystne i czy byłoby w ogóle możliwe do zrealizowania, aby polska prawica mogła otworzyć się na nurty, które, no nie bójmy się tego powiedzieć, no nie mają po drodze z religią chrześcijańską, tak? Myślę tutaj o takich właśnie postaciach jak
może nie Leon de Grel tak bardzo, jak właśnie Ernst Jünger, Julius Evola, tak? Nawet taki ostatnio kontrowersyjna postać w świecie, no gdzieś tam kojarzoną z prawicą europejską, Michel Helbeck, książka Uległość, tak? Czy prawica jest w stanie przyznawać się do tych ludzi w Polsce i z nimi na sztandary, aby coś osiągnąć w sferze medialnej, kulturowej? Dziękuję. To są pytania, które może po wystąpieniu, bo tutaj uzgodniliśmy, że pan Jarosław Zdenski zrobi takie krótkie wprowadzenie, a potem zrobimy jakąś taką serię pytań ewentualnie, no, bo pytania się rodzą po lekturze, część osób już czytała tę książkę, bo ona ukazała się we wrześniu i w październiku można było w sprzedaży głównie wysyłkowej ją nabyć, ma być dodrukowana w najbliższym czasie, bo ten nakład taki pierwotny został wyczerpany. I teraz poproszę pana Jarosława, żeby odniósł się, znaczy zgłosił słowo wstępne, ewentualnie odniósł się do tych pierwszych takich pytań, które pojawiły się tutaj w wystąpieniu pana Gracjana. Dziękuję bardzo. Słychać mnie dobrze? No, chyba mnie słychać. Dziękuję bardzo za prowadzenie i za zaproszenie. Proszę Państwa, pewnie Państwo wiecie, że jest taka młoda dziewczyna ze Szwecji, Greta Thunberg, która jeździ po świecie i ostrzega przed klimatem, że klimat się zmienia i że najprawdopodobniej nastąpi koniec świata. Więc ja też tak, jak gdyby idąc jej śladem, sprokurowałem książkę o końcu świata, ale nie ostrzegam przed klimatem, ale przed Gretą Thunberg, że to ludzie tacy jak ta właśnie młoda Greta mogą doprowadzić do tego końca świata. Na początku chyba powiem parę słów o samym tytule, bo nie wiem, czy on jest taki, w każdym razie nie dla wszystkich, może on jest jasny. Więc tytuł jest: w obliczu anarchotyranii i chaosu ludów, Ragnarok. Samo słowo Ragnarok, no to jest po prostu odpowiednik apokalipsy, powiedzmy, w mitologii skandynawskiej. Jest to zapowiedzią Ragnaroku, to są właśnie takie przywary jak chciwość i rozpusta. Tutaj ja nawet wspominam o tym w książce, że jest taki katolicki pisarz amerykański Michael Jones, który napisał dwie grube księgi o lichwie i o libido dominandi, czyli o rozpuście i o chciwości. Ja tak postrzegam rzeczywistość, że zbliżamy się, czy też idziemy w kierunku właśnie tego Ragnaroku, czyli jakiejś wielkiej katastrofy, przy czym ta katastrofa nie musi być ani wojenna, ani w ogóle może nawet widoczna, tylko może się skończyć po prostu takim moralnym, ideowym upadkiem człowieka. Przynajmniej to, co mnie najbardziej interesuje, to jest Europa, czy też cywilizacja zachodnia, czy łacińska, czy jak to tam można nazwać. Dalej, w obliczu anarchotyranii. Anarchotyrania to jest takie pojęcie, które w latach 90. stworzył amerykański publicysta Samuel Francis. Bardzo ciekawy, niestety już nie żyje od wielu lat, który pisywał regularnie w takim piśmie, które przez wiele lat prenumerowałem, Kronika się nazywa, miesięcznik, zresztą założony przez naszego Leopolda Tyrmana. I tenże właśnie Samuel Francis ukuł taki termin anarchotyranii. Może byśmy zobaczyli, co to jest ta anarchotyrania. To anarchotyrania to jest system, który można powiedzieć, że ten, który obecnie panuje. Wszyscy, którzy jesteśmy tutaj troszkę starsi, przeżyliśmy komunizm. Komunizm to była tyrania. Tyrania, czyli po prostu wsadzano i bandytów, i ludzi porządnych. Natomiast anarchotyrania to jest właśnie taka, że to jest rodzaj anarchii, czyli na przykład przestępcy różnego rodzaju bandy są bezkarne,
również przestępcy na najwyższych szczeblach. Tu pokazuję tylko takich zwykłych tam bandziorów gangi, które podpalają samochody. W Szwecji w ogóle policja nie wjeżdża na takie osiedla, gdzie te samochody płoną, a jak wjeżdża, to z jakąś kawą i ciasteczkami, żeby jakoś tam się z tymi bandytami tam się zaprzyjaźnić. Także to jest anarchia, po prostu to jest państwo się, czy to, co zostało z państwa, się poddano. Natomiast natomiast na czym polega tyrania? No to jak na przykład ktoś w domu się oburzy na to wszystko, szczególnie jak jest emerytem, bo ludzie jak nie są na emeryturze, to w ogóle się boją cokolwiek powiedzieć. Na emeryturze odważają się, w każdym razie niektórzy, na Facebooku napisać, że się temu sprzeciwiają takiej sytuacji. No to wtedy oczywiście są specjalne już siły, które ich śledzą i idą do prokuratury zawiadomienia o podjudzaniu na tle rasowym i są wyroki. No, zwykle starsi ludzie, 70, 80 lat, bo młodzi robią kariery, są w pracy, także od razu by stracili pracę, więc niewielu z nich się odważy, prawda? Więc to jest z jednej strony anarchia, a z drugiej tyrania. No, podam przykład może jeszcze mojego typu, to jest na pierwszej stronie w takiej gazecie, tygodniku szwedzkim, mój znajomy, dobry znajomy Ingemar, tu jest pokazany on, to jest jakiś miesiąc temu, to się okazało, on jest szoferem w Göteborgu, jeździ takim dużym autobusem, ale oprócz tego jest aktywny w takim stowarzyszeniu obrony gotówki. Szwecja jest jednym z krajów, które ma właściwie już prawie gotówki nie ma, tylko wszystko, cały czas mamy do czynienia z pieniądzem elektronicznym. Nawet ktoś tam za parę groszy, to i tak coś kupuje za parę groszy, to i tak płaci kartą. I on jest, to jest niewielkie stowarzyszenie i on jest członkiem tego stowarzyszenia, zwolenników gotówki i był w restauracji z kolegami, takim w barze sportowym, no i tam coś zjadł, coś wypił. No i wyciągnął pieniądze, żeby zapłacić. Oczywiście kelnerka powiedziała, że nie przyjmie. Wezwała właściciela, właściciel powiedział, że nie przyjmie. On się postanowił jednak, że zapłaci gotówką. Zostawił pieniądze na stole, dokładnie taką sumę, jaką był winien. I powiedział, że on ma prawo, to jest prawny środek płatniczy w Szwecji. No więc oczywiście właściciel wezwał prywatne służby, takie wartownicze, które go powaliły na ziemię, kajdanki, policja i tak dalej. Teraz są jakieś procesy. On proces wytoczył właścicielowi restauracji, a właściciel restauracji nie ma, no więc tak się to toczy. No w każdym razie, nawet jak człowiek chce zapłacić, to tam na glebę rzucą i pobiją. Także takie to. I to jest no, taka tyrania, można powiedzieć, no bo jak inaczej. Natomiast druga część tego tytułu, czyli chaos ludów, no to ja właśnie odwołuję się do tego, to był taki termin używany głównie w niemieckiej literaturze o okresie powiedzmy od II-III wieku po Chrystusie do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Mówiło się o tym właśnie jako taki chaos ludów. A był on zapoczątkowany właśnie formalnie przez cesarza, taki był cesarz rzymski Caracalla. I on w 212 roku wydał edykt nadający obywatelstwo rzymskie wszystkim wolnym ludziom prowincji. Czyli właściwie Rzymianie, którzy byli, to była ekskluzywna grupa. Stało się tak, że właśnie każdy człowiek, głównie z północnej Afryki i tak dalej. Sam Caracalla, też ja oglądałem jego, po pierwsze jest w New Yorku w Muzeum Metropolitan, to też nie wygląda na Rzymianina. Ale już wtedy było tak, że wielu cesarzy rzymskich nie było Rzymianami. W każdym razie to jest to pojęcie chaosu ludów, które wskazuje na to, że takie pomieszanie ludów, różne rodzaje grupy, każdy ma swoje interesy, może prowadzić, tak jak to było w cesarstwie rzymskim, do upadku. Jako jeden z czynników naturalnie, bo to tych czynników pewnie było więcej. Tyle jeśli chodzi o sam tytuł. Teraz może przedstawię taką właściwie
takiego mojego ulubionego autora, który, który pisał, to był antropolog, właśnie anatom szkocki, który zmarł chyba w latach 50. poprzedniego wieku, który będąc anatomem, później się jak gdyby przekształcił na antropologa, bardzo znanego, Sir Arthur Keat, może ktoś, kto się antropologią interesuje, może słyszał takie, takie nazwisko. W każdym razie był taki, taki słynny skandal, Peldam, z taką czaszką małpioludzką, gdzie on tam odegrał ważną rolę. Ale oprócz tych już czysto takich anatomiczno-antropologicznych prac, on pod koniec życia napisał, pisał już to w czasie chyba II wojny światowej, a wydał 48-49, dwie prace dotyczące w ogóle takiego przemyślenia problemu, problemu i ewolucji, i etyki. Notabene napisał też wspomnienia, ciekawe. Mieszkał w domu, który był własnością rodziny Darwin. Tam mieszkał też Karol Darwin, powiedzmy 100 lat wcześniej. Więc tutaj te procesy, czyli jak gdyby zacznijmy od tego, że w 90-tych latach w tych dwóch książkach starałem się opisać dwa procesy. Jeden to jest despotyzmu wolności, czyli to w dzisiejszym języku nazywa się marksizmu kulturowego. Ja to tak nazwałem, wtedy jeszcze się nie mówiło o marksizmie kulturowym, ja to nazwałem despotyzmem wolności. To znaczy, że te wszystkie różnego rodzaju emancypacje ze wszystkiego prowadzą w gruncie rzeczy do despotyzmu. Także to był jeden wątek, a drugi wątek to był właśnie Lewiatan i jego wrogowie, czyli cały czas obawa przed tym, że ta niechęć do państwa spowoduje całkowitą bezbronność zwykłych ludzi, dlatego że jakieś inne siły wejdą i przejmą rolę państwa. Także to były moje dwie takie jak gdyby przypuszczenia, że coś takiego się może zdarzyć i moim zdaniem jakoś to się stało, dlatego że wynikiem tego despotyzmu wolności, czyli marksizmu kulturowego i braku państwa, czyli upadku, czy osłabieniu, stała się właśnie ta anarchotyrania, o której mówiłem, i ten chaos ludów. No i to jest jak gdyby to widzimy teraz. Jaka będzie konsekwencja tego wszystkiego? Otóż o tej konsekwencji wspomina tenże właśnie antropolog brytyjski czy szkocki w książce w latach 40. Jak ja to przeczytałem, czytam to już wiele lat temu, to było coś nieprawdopodobnego. Nie potrafię sobie wyobrazić, że ktoś może przewidzieć tak rzeczywistość. Ja może przeczytam. Orów jest to już gdzieś. Jest tak. Jest to. Tu możecie Państwo sobie też czytać. To będzie łatwiej. Zaraz, gdzie jest ta trzecia. I to jest. To jest rok, wydanie rok 48, ale on to pisał wcześniej, parę lat wcześniej. Cóż za świat roztoczy się przed nami? Granice, którymi otacza się 60, no to były lata 40, dzisiaj mamy już ich ponad 200, narodów, niezliczona ilość plemion i ras, zniknęły. Ziemia pod naszymi stopami jest tak wolna, jak niebo nad naszymi głowami. Wśród ludów nie rozróżnia się ani jednego odrębnego koloru. Wspólny język opanował ziemię, jak we wspaniałych czasach wierzywarza. Ściany taryf celnych zostały obalone. Nie ma paszportów, nie ma obowiązków, nie ma patriotyzmu, ponieważ każdy jest obywatelem świata. Wolno mu zawsze wjechać i wyjechać. Wolno mu handlować tak, jak dyktują mu jego potrzeby czy sugeruje nastrój. Nie ma ani armii, a nie ma floty, ponieważ nie ma już wojennego ducha w naturze ludzkiej. Istnieje tylko centralna, napowietrzna policja do doglądania, czy przestrzegany jest jeden uniwersalny kodeks prawa. Nie będzie współzawodnictwa, rywalizacja, zatem nie będzie złej woli, zazdrości, niezdrowych ambicji. Jerozolima obejmie miejsce stolicy świata, centrum władzy i budującego przykładu, centrum pozostającym w kontakcie ze wszystkimi wspólnotami. Jedno państwo, jeden rząd, jedno prawo, jeden Bóg. Także to jest pisane w 40-tych latach,
jako rodzaj, no chyba ostrzeżenia, bo to był ewolucjonista, on oczywiście taki, taka sytuacja nie była mu miła. Dodajmy jeszcze jedno. Następne, tak. I Arthur Kidd dodaje, zuniformizowany, uniwersalistyczny system szkolny mógłby zrobić wiele dla osiągnięcia takich ideałów, ale stare instynkty byłyby wtedy raczej stłumione, a nie wyeliminowane. Żeby je całkowicie wyeliminować i w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo uniwersalistycznego państwa, może byśmy nazwać globalnego, trzeba by wszędzie kontrolować rozmnażanie i małżeństwo, tak? Żeby osobniczy wojowniczego ducha, osobnicą skłonności ewolucyjnych, to jest rywalizujący, waleczni o silnej woli, ambitni czy zazdrośni, nie mogli przekazywać swoich cech następnym generacjom. W ten sposób ludzkość zostanie oswojona i uległa. Stanie się odpowiednim podmiotem dla uniwersalistycznego, globalnego państwa. Jeśli marzymy o pokoju światowym, musimy być przygotowani na zrezygnowanie z naszego ewolucyjnego prawa pierworództwa. Tyle Sir Arthur Kidd. Po nim oczywiście też w latach 50. ostrzegał Carl Schmitt, wybitny teoretyk prawa i polityki niemiecki, który tu zacytuję tutaj fragment z książki. Carl Schmitt na przykład przez całe swoje długie życie niczego bardziej się nie obawiał jak zunifikowanego, zharmonizowanego, zneutralizowanego świata. Taki świat to dla niego rządy antychrysta. Królestwo szatana, próba zbudowania wieży Babel, świat bez polityki, państw, narodów, grossrojne, świat gwarantujący pokój i bezpieczeństwo, ale tylko w sensie podanym przez świętego Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. Także tutaj podałem tylko dwa przykłady wybitnych myślicieli, którzy już w latach 40. i 50. obawiali się pewnych procesów, o których my już teraz wiemy o wiele więcej, czyli tego globalizmu i jego takiej ideologicznej broni, ideologicznej pięści, czyli despotyzmu wolności. I przy pomocy właśnie tego marksizmu kulturowego i globalizmu pragnie się utworzyć jak gdyby jednolity, no jedną ludzkość. No ale jak mówi Sir Arthur Kidd, no oczywiście to można zrobić poprzez system szkolny, poprzez indoktrynację, ale te stare instynkty będą zawsze gdzieś stłumione, ale będą. Także on pokazuje, że trzeba zmienić całkowicie, że tak powiem, w tym kontekście ciekawy jest cały ten ruch LGBT, ruch różnych, że właśnie nie można się zidentyfikować płciowo, prawda, już gdzieś tam ktoś mówi, że jest 65 czy 55 czy coś, jakieś różne, słucham, czy więcej nawet. Także to wszystko jest w tym duchu właśnie, że żeby zanikł ten, żeby zniknęło to ewolucyjne prawo pierworództwa, dlatego że według Artura Kitta istnieje coś takiego w człowieku, że nasz system moralny i system postrzegania świata jest dwojaki. Także on mówił, że zarówno Rousseau, jak i Hobbes mieli rację, ale się też mylili obydwaj. Rousseau twierdził, że człowiek jest z natury dobry, Hobbes twierdził, że człowiek jest z natury zły. Natomiast ich jakoś tak pogodził ich. I powiedział, że jest i dobry, i zły, w tym sensie, że w człowieku mieści, on to nazwał, że istnieje kod kosmiczny i kod etyczny. Kod kosmiczny to jest właśnie rywalizacja, wrogość, zazdrość. To jest kod kosmiczny. A z drugiej strony jest kod etyczny, współżycie, przyjaźń, pomoc. Ale jeżeli tylko jeden kod istnieje w człowieku, to jest wielka szansa, że dojdzie do nie tylko człowieka, ale grup ludzkich, bo człowiek to właściwie to tam nie jest taki specjalnie ważny w tym kontekście, bo właściwie człowiek jest zwierzęciem stadnym, więc jeżeli grupa na przykład hołduje tylko zasadom kodu etycznego,
to jest duża szansa, że zniknie i przejmie ją jakaś inna grupa, jej rolę przejmie inna grupa. Podobnie może być, jak jeżeli jest tylko kod kosmiczny. Jeżeli mamy tylko wrogość i nie mamy żadnej możliwości współpracy, to można trafić na silniejszego i wtedy też się przestanie istnieć, ta grupa przestanie istnieć. W każdym razie to są te, nie wiem czy jeszcze coś dodać na koniec. Dodam jeszcze, że te wszystkie problemy, a więc globalizm, despotyzm wolności, one trafiają na podatny grunt, ale właściwie tylko w cywilizacji europejskiej, czy w cywilizacji chrześcijańskiej, czy Zachodu. Teraz inne cywilizacje jakoś chyba są bardziej na to odporne. A wynika to chyba z tego, że cywilizacja Zachodu jest cywilizacją indywidualistyczną, nawet skrajnie, w niektórych wypadkach skrajnie indywidualistyczną i łatwo członków tej cywilizacji przekonać do rzeczy, które na przykład w cywilizacjach kolektywistycznych, klanowych w ogóle nie miałyby miejsca. No, ja o tym nawet mówiłem tu kiedyś i w książce też o tym piszę, o tak zwanym procesie altruistycznej kary. To jest typowe dla indywidualistycznych cywilizacji. Jeżeli się przekona na przykład ludzi, że, no to jest przykład, że kolonializm był straszny i okropny, to w ten sposób ludzie, ponieważ są indywidualistami, przyjmują to i każą siebie samych, na przykład poprzez otworzenie granic. I to jest, gdyby sami się każą za to, to tylko na przykład w klanowych cywilizacjach to w ogóle oni tam by się tym nie przejmowali. Natomiast w indywidualistycznych tak jest. To jest w ogóle ciekawy problem, że na czym polega ta cywilizacja zachodnia, czy cywilizacja europejska. I ponieważ pochodzi właśnie z tych jakichś starożytności indoeuropejskich, później z tych kultur zbieracko-myśliwskich i wytworzyła bardzo specyficzny właśnie też kod zachowań. Na czym polega spójność? No, spójność winna właśnie na całym świecie, oprócz cywilizacji europejskiej, spójność grup polega albo na związku krewniaczym, czyli klan, albo na despotyzmie jakiejś klasy, straszliwej klasy przywódczej, która wszystkich bierze za twarz. Natomiast cała tradycja indywidualistyczna europejska polega na czymś innym. Spójność grupy jest zbudowana na reputacji, głównie reputacji moralnej. To jest największym człowiek w takich właśnie wtedy jeszcze niewielkich grupach Europejczyków, który miał wysoką reputację, stawał się jak gdyby naturalnym liderem. Czyli nie osiągnięcia, a nie przynależność do jakiegoś klanu, czy też niewolnicze posłuszeństwo do despoty. Ja tu może bym Olę poprosił, bo tu nie wiem, czy to moja, żeby pokazać, na czym polega takie właśnie spojrzenie, powiedzmy, Europejczyków na swoją własną wspólnotę, to bym tutaj puścił ten kawałek piosenki. To jest tylko ostatni, ja tu przetłumaczyłem, bo to jest staroislandzkie, także to jest trochę trudno, ale to jest zawołanie wikingów z pieśni Helvegen, czyli droga do właśnie, jak przyszło chrześcijaństwo, to Hel uznano za piekło, ale u wikingów Hel i Valhalla. Hel to jest miejsce, gdzie znajdują się umarli normalnie, że tak powiem, a Valhalla to wojownicy, bohaterowie. Ale później chrześcijańska cywilizacja, chrześcijanie uznali Hel za, później po angielsku Hel to jest piekło. Także i to jest jak gdyby to, co on śpiewa, to jest ostatnie z takiej pieśni ludowej, powiedzmy wikingów, to jest jak gdyby kwintesencja ich, na czym polegała ich spójność wewnętrzna. Ale coś. Może. Tak.
tej sytuacji nas. I ta ostatnia jego, to jest takie przysłowie, przysłowie Wikingów, brzmi tak. Bydło umiera, krewniacy umierają, ja także umrę. Ale jest jedna rzecz, która nigdy nie umrze. Sława czynu zmarłego. Czyli w tych grupach sława czynu zmarłego jest podstawą spójności grupy. Nie to, że jest tam jakimś kuzynem dowódcy, czy że jest całkowicie posłuszny jakiemuś despocie, ale osiągnięcie. Tu jest sława, no na przykład wojenna, ale później to przechodzi na sławę gospodarczą, czy na intelektualną, czy na jakąś inną, prawda? Także to jest ta, można powiedzieć, podstawa indywidualistycznej europejskiej cywilizacji, która niestety poprzez to, że jest właśnie indywidualistyczna, to jest podatna na to, że może być łatwo zinfiltrowana i poddać się sama wątpliwość poprzez proces tej altruistycznej kary, czyli przekonania na przykład Europejczyków do tego, że bardzo zawinili w przeszłości, więc kara im się należy, chociaż sami wiedzą, że na tym ucierpią, a może nawet przestaną istnieć. To może tyle. Dziękuję bardzo. Oczywiście to był taki background tych, można powiedzieć, książek i pewne idee, które legły u tych przemyśleń, które tych tekstów, które się ujawniły właśnie w tej publikacji. Tutaj odsyłamy do tej, najbardziej do tej publikacji. Natomiast teraz pozwolimy sobie tutaj, że tak powiem, w trójkę, taką krótkie może takie te pytania. I były te pytania już tutaj przez pana Gracjana zgłoszone. Może zaczniemy od tych pytań, tak? Tak, więc to jest kwestia, to drugie pytanie, za którego to pamiętam, to jest kwestia, czy odwoływanie się tylko i wyłącznie prawicy do tradycji chrześcijańskiej, czy to nie jest za słabe, tak? Czy tutaj nie powinniśmy budować pomostów pomiędzy różnymi myślami prawicowymi nurtami? No bo przecież, nie wiem, weźmy kwestia, przyszło mi do głowy, kwestia aborcji, tak? I ochrony życia. No, z jednej strony część środowisk może działać z motywacji religijnych i przeciwko temu, ale osoby, które są niewierzące, uważają, że właśnie aborcja, tak szczególnie, nie wiem, na życzenie, powoduje to, że niszczymy swój naród i mogą sięgać do motywacji, które nie są związane z religią, tak? I czy na takiej zasadzie tak nie możemy z tymi środowiskami coś zbudować i czy nie jest tak, że taka niechęć między środowiskami chrześcijańskimi a niechrześcijańskimi, no umownie prawicowymi, czy to nie jest na siłę trochę tworzona ta niechęć, tak? Czyli nie ma tych wspólnego mianownika, tych wspólnych punktów. No tak, no, u nas w Polsce no to chyba jednak jest chrześcijaństwo nadal jest jednak dominujące, ale zgadzam się całkowicie, że jakiś sekteryzm jest całkowicie niepotrzebny, dlatego że to są kwestie w dużej mierze jakoś tam polityczne i przynależność tam religijna tutaj tam może nie odgrywać jakiejś zasadniczej roli. Może być bardzo ważna jako taki silny impuls do działania, prawda? Natomiast jeżeli ludzie się ogólnie zgadzają co do to ja nie widzę żadnego powodu, żeby popadać w jakiś sekteryzm, zdecydowanie nie. Pan Gracjan pytał o to, czy temu marksistowi kulturowemu jakoś się można przeciwstawić. No trzeba próbować, wie pan, a nie, łatwo nie jest, to wszyscy wiedzą. A łatwo nie jest z tego powodu, że między innymi, że powiedzmy strona przeciwna, czyli ci właśnie marksiści kulturowi, czy ci wolnościowi despoci, oni do perfekcji opanowali sztukę, którą nazwać można agresją moralności. To znaczy, są bardzo agresywni, jako argumenty podają zasady moralne. No, jako przykład, no jeżeli ktoś się tam, no to zdaje się przykład jest nawet
a propos mojego wywiadu ostatniego. No, jest taki Waldemar Kuczyński, zdaje się to nawet Marcin mówił, że on tam coś przeczytał ten wywiad i na Twitterze coś napisał, że ponieważ jak Halda Schmidta cytuje, a to nazista i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest oczywiście już agresja poprzez, no bo jak nazista, no to wiadomo co, no to już coś strasznego i że ja to cytuję i tak dalej. Także już nie ma mowy o dyskusji, tylko jest się jak gdyby, albo się musi tłumaczyć, albo już jest się właściwie skończonym w sensie moralnym, nie intelektualnym. On nie podaje argumentu, że Schmidt nie miał racji, jeśli chodzi o te obawy przed globalnym światem. On mówi tylko, że Schmidt tam, że był nazistą, nawet nie wiem, czy on był nazistą, to Schmidt chyba był tam rok czy dwa w partii, później go wyrzucili. Także no to są te argumenty cały czas używane, no i właściwie my jesteśmy bezbronni, no bo co? No próbujemy tam, że jak się nazywał ten, co był w UB czy w KBW, ten socjolog, Bauman, no, że Bauman był w KBW, no to oni, że aż mi był w NSDAP, a my, że Bauman był w UB. No i tak właściwie można do końca życia. No ważne są jakieś argumenty, czy ten Bauman coś teraz mówi, coś istotnego. No jakie tam co robił, to robił. No to jeżeli to było jakieś przestępstwo, no to należy. Ale to już tyle lat. No to należy po prostu się temu przyjrzeć i albo uznać za coś pozytywnego, albo negatywnego. Kiedyś był komunizm z ludzką twarzą, to teraz może faszyzm z ludzką twarzą, nie? A to jest jeszcze tak, bo to tak się zrobiło, że oni ciągle Marsz Niepodległości, no to idą faszyści i tak dalej. Właściwie już nikt chyba, ja w każdym razie nie wiem, co oni mają na myśli, no chyba, no to co w telewizji pokazują na Czterni Pacerni Pies, no tam ci drudzy to są faszyści w tych innych czołgach, no. No chyba o to chodzi. Tolerancja represyjna w praktyce. No, ale tolerancja represyjna i to wszystko oczywiście wiąże się o tym, co pan mówił, z marksizmem kulturowym, z tymi wszystkimi Gramscznymi i tak dalej, i tak dalej. Bo nie wiem, czy pan się orientuje, ale już w czasie wojny ta szkoła frankfurcka w Ameryce, oni wszyscy byli zatrudnieni przez służby specjalne, to było, jeszcze wtedy CIA nie było, było tam, to się jakoś inaczej nazywało. Oni tam dostali, i oni opracowywali cały projekt, co zrobić z Europą po zwycięstwie Ameryki i Związku Sowieckiego. Co zrobić z Europą, głównie chodziło o Niemcy, prawda? No i oni, i tam oni doszli do wniosku, to wielkie głowy, profesorowie i tak dalej, napisali w 1945 roku to takie wielkie dzieło ponad 1000-stronicowe, osobowość autorytarna, to słyszałem. No i ta osobowość według nich faszyzm jest zbudowana na osobowości autorytarnej. A co to jest osobowość autorytarna? To jest przywiązanie do rodziny, religii i narodu. Czyli jak zlikwidujemy przywiązanie do rodziny, narodu i religii, to nie będzie osobowości internej i nie będzie nigdy faszyzmu. No i to taka jest logika po prostu. Dziękuję. Tak, tutaj zastanawiam się nad tym, czy ta ewentualnie, czy pan Jarosław jest, czy jesteś tak realistą, czy idealistą? Czy może jest tak, że bycie w dzisiejszych czasach realistą jest pewnym byciem jednocześnie idealistą, tak? No bo realistyczne spojrzenie za pewien realizm można, że tak powiem, ucierpieć, tak? Co kiedyś, nie wiem, w latach w XIX wieku była, o politykach realistycznych mówiło się o takich politykach, którzy odczytywali rzeczywistość taka, jaka jest, ale jednocześnie potrafili w tą rzeczywistość się wpasowywać. A teraz, jeżeli ktoś opisuje rzeczywistość, jak wygląda, no to tak naprawdę to jest zagrożenie, tak? Teraz mniejszym zagrożeniem są idealiści, a większym realistą. Dlatego kim ty jesteś? Realistą czy idealistą? Kim ja jestem? No, jednym i drugim chyba trochę. Tak jak każdy z nas. Wszyscy trochę jesteśmy idealistami, trochę realistami. Tak chyba jest. To kiedyś właśnie Stanczyku, to tak, to w zabawie jesteśmy liberalni, tak, domo konserwatywni, gdzieś tam jesteśmy przy okazji rocznic państwowych, jesteśmy nacjonalistami, tak, a tak, więc mamy wiele osobowości.
No nie, no bo mamy ten podwójny kod, o którym pisze Sara Turkiew, mamy kod kosmiczny i kod etyczny. I to, że żyjemy i trwamy, polega na tym, żeby znaleźć jakąś równowagę między tymi kodami, czyli między na przykład konkurencją a współpracą. Że jeżeli, albo jedna, jeżeli to jest jakaś straszna konkurencja po trupach, taki liberalizm, to też wspólnoty upadają się, rozpadają. A jak będzie z drugiej strony taki właśnie no, współpraca bez żadnej konkurencji, no to też bo wtedy otwiera się, że tak powiem, granice dla innych i przestaje się odgrywać jakąś istotną rolę. Tutaj zdefiniowałeś, że wrogiem naszym jest tak marksizm i globalizm. A kto jest naszym przyjacielem? Tak? Kto jest naszym sojusznikiem? No wszyscy, którzy nam dobrze życzą. No ja nie wiem, kto nam dobrze życzy, czy ktoś jest. No, ktoś dobrze życzy Europejczyk, ale mówię nie o jakichś tam biurokratach, bo oni sobie i tak poradzą, tylko takim zwykłym Europejczykom, którzy teraz muszą gdzieś tam się szarpać jakoś tam. No przecież z tego, co te głosy, które dochodzą, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, to wszystko się może tak zawalić, bo tu są dodrukowane biliony pustej waluty na całym świecie, wszystkie banki centralne wydrukowują. I właściwie no tylko z tego, co wiem, tylko Rosja jakoś no, nie ma zadłużenia, a tak wszyscy. Także to ja nie wiem, jak to się skończy. To może jeszcze mam takie pytanie. Wcześniej powiedział Pan, że pod wpływem tych zgubnych nurtów intelektualnych, przede wszystkim szkoły frankfurckie i wpływu na to, co się działo w okresie powojennym, że no, Europa jest pogrzebana. Natomiast gdzieś na tych peryferiach myśli prawicowej jest taka koncepcja imperium, tak? Gdzie ona gdzieś była spotykana u Juliusa Ewoli, gdzieś tam była przemycana trochę u Jungera. Czy Pana zdaniem to jest możliwe i czy po 2014 roku, myślę tutaj, tak, wojna w Donbasie, wschód Ukrainy, wszystkie następstwa, czy to się odsunęło, przybliżyło, czy są na to jeszcze jakieś widoki, czy być może na razie to tylko sfera rozważań intelektualnych? To raczej rozważania intelektualne, ale bardzo potrzebne, bo no, proszę sobie wyobrazić, że coś się zadzieje i nie mamy w ogóle narzędzi, bo tak się stało moim zdaniem w 89 roku, bo sam uczestniczyłem w tej całej opozycji, to w ogóle nie mieliśmy zielonego pojęcia, co się stanie, jak ta komuna upadnie, przede wszystkim gospodarczo. Nikt nie miał żadnego pojęcia, bo no co się stało, no wszystko rozprzedano, nie ma nic, no, nie ma żadnego przemysłu, nic, to wszystko upadło. Weszły korporacje i tyle. No, także, a teraz no, trzeba pracować, trzeba intelektualnie pracować nad tym, jak tą Europę można sobie, ja tam piszę chyba w jakimś wywiadzie z Marcinem o tym, że no ja się czuję Europejczykiem w tym prawdziwym sensie, nie w tym tych 12 gwiazd pięcioramiennych, tylko tych krzyży wolności i solidarności, które tam dostałem, że to jakby Europa naraz na sztandarze miała krzyż wolności i solidarności, bo sami sobie, no, sami sobie nie poradzimy, także ta idea imperium jest w tym sensie słuszna, że kraje takie, czy państwa narodowe są słabe, że to tsunami globalizmu to są tak niesamowite pieniądze i korporacje, instytucje finansowe, że to zmiecie, to państwa narodowe zmiecie. Także no, jakoś trzeba szukać sojuszników. No, są takie te głosy, jeśli chodzi o Rosję i tak dalej, żeby jakoś tam Chiny, no nie wiem. Nie wiem, ja osobiście raczej jestem przywiązany do tej europejskiej bardziej tradycji Zachodu. No, kto to jest człowiek Zachodu? No, dla mnie to jest człowiek, którego przodkowie około 1500 roku byli katolikami. Bo później, jak była reformacja, no to samo są Europejczycy naturalnie, ale jak powiedzmy jego przodkowie w 1500 roku byli katolikami, no to jest ta tradycja powiedzmy Zachodu. Taką definicję. Zresztą gdzieś to przednie to nie moje wynalazły, tylko gdzieś tam wyczytane pewnie, już nie pamiętam gdzie. To może wróćmy też do tej historii, bo ten wątek został tej opozycji tak zwanej demokratycznej, tak, czy solidarnościowej wspomniany i on też chyba nie do końca jest badany, tak, bo ze spotkań czy z wywiadu z tobą można byłoby wnioskować, że już wtedy następował podział na
te środowiska opozycyjne, które sięgały bardziej do tradycji narodowej i te do, nie wiem, kiedyś mówiliśmy się do kosmopolitycznej. Jak ty wspominasz tamten właśnie okres końcówki lat 70., 80., 81. rok, no jak to wyglądało, tym bardziej, że część twoich kolegów to są osoby, które tworzyły, no i tworzą jakiś establishment teraz, tak? Czy elitę polską? Jak ty na to patrzysz z tej perspektywy? Wtedy właściwie tych środowisk takich jakoś myślących narodowo było, przynajmniej w tych środowiskach, jakich ja się obracałem, bardzo niewielu, także to były raczej wyjątki, całkowite wyjątki. Także pamiętam, jak był taki zjazd na Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie, pierwszy to 80. rok, no to tam ja przygotowałem deklarację ideową, no i tam było parę słów o narodzie i tak dalej, nic jakiegoś był tam specjalnie nacjonalistycznego, tylko ale nie o społeczeństwie, tylko o narodzie, więc zrobił się szum i tam na gwałt zaczęto, bo właśnie wszyscy myśleli, że napiszę taką, jak no ja wtedy pisałem o demokracji, tam ogólnie. No więc zrobił się szum, no i na gwałt był taki agent, później się okazał agent SB w tym naszym środowisku, zorganizował natychmiast jakąś akcję, żeby alternatywną deklarację napisać. Tą deklarację alternatywną pisał właśnie ten agent m.in. z synem Kuronia, Maćkiem Kuroniem. No i później okazało się, że są dwie deklaracje i właśnie jak są dwie, to właśnie nie wiadomo która, więc zjazd uznał, że nie ma potrzeby zabierania głosów w tej sprawie. Także widocznie. Aha, i później w tygodniku Solidarność napisał jeden z kolegów, nie będę miał nazwiska, że ja, jak on to napisał, czyli w Solidarności, czyli w opozycji, że ja preferuję jakichś żyletkowców, że to nie był NR czy coś, o czym to w ogóle tam nie było mowy. No a w każdym razie jakoś te środowiska jakoś narodowe, ja w każdym razie ich tam na uniwersytecie jakoś nie zauważałem. Może były, może pracowały jakoś tak intelektualnie. Wtedy to Marek Jurek ci poparł, tak? Marek Jurek, tak. Marek Jurek, to on z Poznania wtedy, tak, jedyny. Wstępie do książki tam ukazała się też, znaczy tam takie sformułowanie się pojawiło, że pewne sformułowania w tych dwóch poprzednich książkach z lat 90. były anarchoiczne. Jakieś takie niedopasowane, tak, czymś sprawdziły się. Czy jesteś w stanie powiedzieć, które to były? Nie, tak właśnie. No musiałbym z tekstem popracować, wiesz, bo to tak przeglądałem. No, głównie jeśli chodzi o ekonomię, to jednak miałem takie bardzo jeszcze wtedy naiwne spojrzenie na ekonomię tą wolnorynkową. Także naturalnie to ja to jeszcze na studiach to się czytało, tam takie podziemne Hayeka, Misesa, także człowiek był pod tym dużym wpływem tego właśnie myślenia wolnorynkowego, nie zdając sobie w gruncie rzeczy sprawy jak to kompleksowe są zjawiska te gospodarcze i że w gruncie rzeczy wolny rynek tak naprawdę to jest jak gdyby taka sama utopia jak marksizm, że on tak naprawdę, on może istnieć tam, że się wyrównują, ceny się regulują na poziomie tam handlarzy kebabów, ale nie, jeśli chodzi na przykład o infrastrukturę, górnictwo, wielkie inwestycje, także to jest całkiem inne odgrywają tam czynniki rolę. Ale już chyba w 90., już pod koniec lat 90. już jak gdyby zrozumiałem swój błąd i zacząłem spoglądać trochę krytycznie na tą doktrynę liberalną, nawet chyba jakiegoś tam cytuję jakiegoś poetę czy pisarza, który zdefiniował liberalizm. Tak. Na czym polega liberalizm? To jest cytat. Zrobię szybko pieniądze, wszystkich pozabijam i ucieknę.
To jest taka liberalna filozofia. Szanowni Państwo, no może jakieś pytania tutaj, tak? Tutaj podejdę z mikrofonem i... No może będę mówił bez mikrofonu. Słychać. Rozmawialiśmy już na ten temat. Chciałem jeszcze raz, może jakieś przemyślenia się od naszej ostatniej rozmowy pojawiły na temat przyczyn tego, o czym tutaj rozmawiamy, nie? Czyli tego regresu cywilizacyjnego, który nas wszystkich dotyka bezpośrednio, no i który dotyka naszej cywilizacji. No bo jest podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać. Co jest przyczyną, a co jest skutkiem? Czy to, o czym my tu rozmawiamy, te zjawiska takie jak marksizm kulturowy, takie jak postmodernizm i z tymi wszystkimi implikacjami, które to w sobie zawiera, czy to jest przyczyna tego regresu, czy to jest skutek? Bo tutaj bardzo ładnie była przedstawiona, było takie no, odniesienie do ewolucjonizmu, do antropologii i do... Dlaczego ja o to pytam? Skąd się te wątpliwości biorą? Dlatego one się biorą stąd, że trzy dyscypliny nauki, czyli socjobiologia, psychologia ewolucyjna i genetyka behawioralna, one w drugiej połowie ubiegłego wieku praktycznie zakwestionowały i praktycznie całkowicie unieważniły te wszystkie podstawowe aksjomaty lewicowe, dzięki którym lewica zdobyła w przeciągu ubiegłego wieku tą dominację kulturową, nie? Czyli że naszym życiem, no i po części też niektóre z tych aksjomatów, też liberalizm jakby uznawał, no bo wiadomo, oba te nurty wywodzą się z oświecenia, które było pierwszym tym ruchem, który zakwestionował to, co naszej cywilizacji dało supremację, czyli ten neotomizm, odwołanie do najlepszych tradycji antyku, do tego poznania opartego na rzeczywistości i na pragmatyzmie, prawda? To zakwestionował Kant, zakwestionowało oświecenie poprzez to, że wprowadziło to, że to takie zniechęcenie, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dociec prawdy, liczy się tylko nasz rozum. I ta pierwsza myśl kantowska no, doprowadziła w sumie do tej totalnej relatywizacji wszystkiego, które postmodernizm wprowadził. Nie? Dzięki czemu się no, ten marksizm kulturowy tak rozwija. Tylko że to wszystko, patrząc pod względem naukowym, to wszystko zostało całkowicie. Nauka dowiodła poprzez swój warsztat, że to wszystko są kłamstwa, że to wszystko są brednie, że dominacja kultury nie jest totalna, że zawsze była taka ewolucja kulturowo-genetyczna, że to, co marksiści twierdzili też częściowo liberalizm przyjmował, że to wszystko jest nieprawda po prostu, że człowiek ma pewną naturę, która jest wrodzona i której nie można zmienić. Były te badania na bliźniętach monozygotycznych, które były po marksistowsku rozdzielane i w różne środowiska wtłaczane. I te bliźnięta, mimo że były w różnych środowiskach, to wbrew temu, co marksiści by chcieli, czyli że one według tego środowiska, jak plastelina ich mózgi, ich osobowość będzie ukształtowana, okazało się, że one dziedziczą więcej rzeczy, mają więcej wspólnego ze swoimi genetycznymi rodzicami, z genetycznym rodzeństwem, które było tak samo podobne, niż z tą jakby kulturą, z tą kulturą, która niby ich miała zmienić. Nie? I teraz o co mi chodzi, do czego ja zmierzam? Bo jeżeli to zostało podważone, to dlaczego marksizm, nie dość, że cały czas się tym posługuje, doprowadził to jakby do takiego stanu no już absurdalnego, czyli do tego stanu postmodernistycznego, prawda, w którym można wszystko zakwestionować. Płeć,
rasę. Wszystko, co z biologii wynika, co wynika z całą rzeczywistość, prawda? Łącznie z historią, z tym, co nas otacza. No bo główny ten aksjomat postmodernizmu to jest, że tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnej percepcji, która nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości i nie ma żadnego, jakby nie jest weryfikowalne. I na tej podstawie oni są w stanie wszystko podważyć. Nie? Tylko teraz, jeżeli weźmiemy, powrócimy do tego paradygmatu ewolucyjnego, no to bardzo łatwo to można zakwestionować, co nauka robi. Nie? I teraz dlaczego wobec tego, dlaczego marksizm dalej utrzymuje tą hegemonię i mało tego, dlaczego wśród takich środowisk, które byśmy mogli uważać na pierwszy rzut oka za pokrewne nam, czyli tych środowisk utożsamianych na pierwszy rzut oka z tradycją, tą szeroko pojmowaną indoeuropejską tradycją, o której tutaj rozmawiamy, dlaczego tam też te nurty się pojawiają. Mamy przecież wśród nacjonalistów, mamy ten taki modny dzisiaj postulat obywatelskiego nacjonalizmu, nie? Czyli że nacjonalizm nie wynika z biologii, z jakiejś tradycji biologicznej, która się dopiero przekłada na kulturę, tylko że to wynika z jakiegoś, z jakiegoś takiego właśnie lamarkizmu marksistowskiego, że można tu przywieźć powiedzmy jakiegoś subsaharyjczyka, osobę, która ma inteligencję, ten iloraz inteligencji na poziomie 70 IQ, gdzie u nas średnia to jest 100 w Europie, i że on tu normalnie będzie funkcjonował, gdzie wiemy, że jego psychika, takie rzeczy jak na przykład strategia reprodukcyjna, nie? 90% małżeństw indoeuropejczyków, czyli Europejczyków z subsaharyjczykami, ona się rozpada. Co ciekawsze, jak to J.P. Rushton napisał, z tych 90%, z tych 10%, która pozostaje, tylko 1% to jest związek ten najbardziej lansowany obecnie w popkulturze, czyli ten związek czarnego mężczyzny z białą kobietą. Bo 9% tych małżeństw, które przetrwają, to są małżeństwa tych kobiet czarnych z białymi mężczyznami, nie? Proszę o pytanie, czyli głosy są szerokie. Pytanie jest takie, czy marksizm kulturowy jest skutkiem, czy przyczyną, prawda? Bo teraz... Prosimy o tutaj odpowiedź, tak, bo... Chciałem jeszcze skończyć, nie? Czy przyczyną czasem nie jest to, że my się biologicznie zdegenerowaliśmy przez to, że w toku rozwoju naszej cywilizacji pojawił się ten paradoks, że wyeliminowaliśmy selekcję naturalną i zaczęli się rodzić mutanci, którzy, tak jak w eksperymencie Kalkuna, po prostu zniszczyli naszą tkankę społeczną. No bo jeżeli spojrzymy na homoseksualizm, spojrzymy na te postawy wszystkie lewicowe, to są postawy, które są, one wynikają z genetycznych mutacji, to jest naukowo potwierdzone. Poprzez genetyka behawioralna to potwierdziła naukowo, że to wynika z genetycznych mutacji. Na przykład Jonathan Haidt w książce Prawy Umysł, on udowodnił, mimo że on jest demokratą, on udowodnił, że wszyscy wyborcy partii tej partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, oni mają upośledzone te moduły umysłu, które odpowiadają za moralność. Czyli z 5 kryteriów moralności, które normalny człowiek posiada, oni mają tylko 3 kryteria. W ogóle nie mają tego kryteria. Jako prowadzący muszę przerwać, bo tutaj jest inne pytanie. Bym prosił tutaj pana. Chciałbym, żeby się tutaj autor. Ale akurat tutaj. Ja rozumiem, że to jest pewien komentarz. Tak, bo tutaj formuła jest pytań, ewentualnie krótkiego wprowadzenia do pytania, a nie kontrreferatu, tak? Tak więc muszę niestety panu po prostu przydawać, żeby inne osoby też miały czas zadać te pytania, a tutaj akurat podejrzewam, że pan Jarosław, akurat te lektury, które pan wymienia, czy te badania w sporej części zna, bo wiem, że kiedyś żeśmy, szczególnie w latach 90., kiedy to była pewnego rodzaju nowość, dyskutowali na ten temat. Poprosiłbym może o stosunkowanie się do tych kwestii.
No, to znaczy, no tu jest olbrzymi materiał, także to nie wiem właściwie o czym, od czego by tu zacząć. No, to jest teza, jaką pan stawia, to jest taka, że jak zrozumiałem, że w ogóle już, że są mutanci i że mutanci dążą do naszego, że ci mutanci stworzyli jakieś ideologie i że to jak gdyby ta ideologia i te ideologie to są wynikiem właśnie ich jak gdyby zmutowanych mózgów. No, nie wiem, być może tak jest. Ale ja jeszcze zrozumiałem jak gdyby pierwszą część tego pytania, że jak gdyby nauki tak zwane, nie wiem, tutaj biologiczne w dużym skrócie, tak, czy około biologiczne, jak gdyby świadczą ku temu, że te poglądy, mówiąc w cudzysłowie prawicowe, one trzymają się jak gdyby intelektualnej kupy, na przykład, brzydko, tak? Czyli zaprzeczają temu, co lewica, tak? Co znaczy, co lewica, tak? Że lewica gdyby neguje nie tylko pogląd, ideę prawicową, ale również pewne wyniki badań, które kiedyś ta sfera, nie wiem, biologii czy sfera może była postrzegana jako lewicowa czy naukowa, a teraz się okazuje, że te wyniki tak wspierają. Na pewno, także to nie ulega kwestii. Tak, to co pan tu wspomniał, że psychologia ewolucyjna, no i to jeszcze na początku XX wieku były bardzo ciekawe prace na przykład o narodach, jak spoglądać na narody z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej. Ale wie pan, no, na pewno to jest jeden z elementów, ale elementów jest więcej. Na przykład bardzo ciekawe są analizy, taki był francuski socjolog Leplay. On napisał straszną ilość tomów i on analizował system społeczny poprzez analizę dziedziczenia w różnych rejonach, głównie Europy. Napisał wielotomowe dzieło, które jak gdyby przypomniał w latach 80. takim, on się nazywał Todd, chyba żyje jeszcze, takiej książce Wyjaśnianie ideologii. Także tam na przykład kwestia dziedziczenia w gospodarstwach na przykład chłopskich i tak dalej, miała bardzo ważne znaczenie przy na przykład wyborach, czy to moralnych, czy politycznych, czy socjalnych. Także to jest szerokie spektrum różnego rodzaju, ale naturalnie jest kwestia genetyczna. Ja może jeszcze dopowiem, nie? No bo o co mi chodziło? Bo teraz, jeżeli my tą wizję orwellowską przyjmujemy, prawda, że tu jakiś spisek powstał, jakiś tam marksistów, to znaczy, że my tak jakby przyjmujemy ich narrację, prawda? Bo uznajemy, że to jest możliwe, prawda? Że my nie mamy żadnej natury, że nas można było jak plastelinę ulepić, nie? Co jest sprzeczne. Nie, no jest pojęcie indoktrynacji, którą używa się w socjobiologii. Można w gruncie rzeczy ulepić każdego można ulepić. No to dlaczego? Indoktrynability. To jak najbardziej. To dlaczego, skoro to jest wszędzie dominujące, to jedni się poddają temu, drudzy się nie poddają? No tak, no, ale to są już różnego rodzaju procesy wpływania i tak dalej, pewnie. A teraz to jest pierwsza rzecz, nie? Teraz druga rzecz. Są badania inteligencji robione, nie? Jest potwierdzone na podstawie badań we wszystkich krajach europejskich. Po prostu większość krajów europejskich od końca XIX wieku, żeby się dostać do wojska, trzeba było przejść testy inteligencji. One były różne, te testy i tak dalej. Na tej podstawie jest duża baza badawcza, na podstawie której po prostu ustalić, że inteligencja spadła od momentu, kiedy my osiągnęliśmy światową supremację do dziś, że inteligencja spadła 15 punktów. Czyli dzisiejsze te IQ 100, to jest w 1870 roku, ta średnia europejska to była 115. Czyli byliśmy najinteligentniejszym jakby podgatunkiem człowieka na Ziemi. W tej chwili są maszkenazyjscy Żydzi, którzy mają 112,
i północno-wschodni Azjaci, którzy ma, Japończycy, Chińczycy, ja którzy muszę mają 105. Bo te osoby się zgłaszają i pan zdominuje tą dyskusję, tak? Tak, więc tutaj chcemy, żebyśmy szansę dali. I też tak, bo tutaj pan Gracjan jako współprowadzący korzysta z pewnego prawa pierwszeństwa, potem poproszę pana doktora Leszka i potem pana rektora. Chciałem tylko jeszcze na chwilę się odwołać do tego, co pan mówił. Że w mojej opinii sięga pan no niezwykle daleko, tak, tej teorii mutantów i tak dalej. Jest taki włoski, był włoski filozof, twórca, współtwórca tradycjonalizmu integralnego, wspomniany już dzisiaj przeze mnie właśnie Julius Evola. On głosił pogląd, że rozpad cywilizacji dokonał się z chwilą, gdy człowiek zaczął zastanawiać się w takim sensie filozoficznym, tak, 4000 lat przed naszą erą. I w ten sposób właśnie można powiedzieć, wylał dziecko z kąpielą, tak? Bo zaprzeczył wszystkiemu, zaprzeczył racjonalnemu umysłowi, po drodze wskazał, że chrześcijaństwo dokonało desekralizacji świata i później Adam Bielomski napisał, że no przekroczył granice, które nie powinny zostać przekroczone przez konserwatystę, tak? I w ten sposób, no, wydaje mi się, że to jest już ten jeden most za daleko. Dziękuję. Ja mam taką pierwszą refleksję. Globalizm jest jak rewolucja przemysłowa, on by i tak przyszedł, natomiast właśnie neomarksizm nie. No i rzeczywiście to jest ciekawe, że ten indywidualizm naszej cywilizacji, że to jest właśnie ta podatność na neomarksizm. No i oczywiście erozja, która się zaczęła od reformacji, właściwie protestantyzmu już nie ma, został pożarty przez neomarksizm, trzyma się troszkę protestantyzm amerykański, jedyna nadzieja w katolicyzmie europejskim. Natomiast mi chodzi o to, jak widzisz rolę Rosji w przyszłości w tym konflikcie ideowym. No, Rosja, no co to jest Rosja? To jest 135 narodów, które jakoś tam są utrzymywane w spójności, ale jaka jest zasada tego, że ta Rosja się nie rozpada? 135 narodów. Normalna była zasada taka, no jak mówiłem, to nie jest kraj indywidualistyczny, tak jak nasz, jak europejskie, które były zbudowane na tej zasadzie nie despotyzmu jakiegoś władcy, czy na krewniaczej, czy też jakiejś takiej klanowej, tylko na zasadzie w dużej mierze odwzajemnienia usług, prawda? To jest ten indywidualizm. Osiągnięć i odwzajemnienia usług. Natomiast jak tam w Rosji, w jaki sposób utrzymywane jest to państwo? No mi się wydaje, że no, na pewno w poszczególnych republikach to są jakieś systemy klanowe, krewniaczych, jakichś tam, nie wiem, Uzbeków czy coś. No a centralna władza to jest w gruncie rzeczy despotyczna. Ale to nie jest jakaś ocena, no bo może jak się ma 135 narodów, no to jak rządzić? No nie można rządzić poprzez konsensus, no bo jest 135 narodów. Konsensusem można rządzić, jak się ma tam, powiedzmy, mniej więcej takich samych ludzi, obywateli, którzy mniej więcej tak samo myślą, tak samo odczuwają, tak samo działają. Oczywiście z wyjątkami, no bo zawsze są jacyś przestępcy, albo wariaci, albo coś. Ale ogólnie to można wtedy rządzić, bo to co się nazywało kiedyś tam wbrew demokracją czy coś, no to było na tym właśnie polegało. Natomiast jeżeli mamy tak samo, no Ameryka, no czy Ameryka, no największa demokracja, czy to można nazwać demokracją, jak tam są wszystkie możliwe rasy świata i nie wiem ile tam tych różnych grup etnicznych i tak dalej, no Polaków, no Niemców, Indian, no, nie wiem, Murzynów i tak dalej. Także tam też podejrzewam, że ten system dwupartyjny to jest system po prostu zasada jest, że niewielu kontroluje wielu, prawda, no i ale żeby tych niewielu kontrolował wielu, no to trzeba jakieś formy psychologiczne zastosować, żeby ci ludzie myśleli, że rzeczywiście uczestniczą w tym życiu społecznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to,
to mi się wydaje, że Rosja i Ameryka pod tym względem są podobne. To znaczy, że ponieważ to są wielkie imperia, takie wielonarodowe, to oni muszą jakąś taką politykę prowadzić, nie konsensusu, tylko jakiegoś panowania centralnej. No, wojna secesyjna tak zwana, czy wojna między Stanami, jak mówi prawica w Ameryce, między Stanami 1861-65, no to właśnie typowa, no to chodziło o to, żeby po prostu wszystko wziąć, żeby centrala jak gdyby rządziła, a później, że tam są akurat dwie partie, no to trochę taki teatr, czy no na pewno to ma jakieś znaczenie, na pewno, ale może nie aż tak wielkie. Także jeśli chodzi o Rosję, to wiem, że są takie środowiska, które oczekują, że Rosja jakoś jest trochę inna i że jak gdyby nie poddaje się tym wszystkim prądom globalizmu i despotyzmu wolności. I na tyle nie wiem, na tyle się nie znam na Rosji, jak tam naprawdę jest, bo z jednej strony czyta się o tym, że rzeczywiście Putin się tam jakoś przeciwstawia tym różnym prądom, a z drugiej strony, że wcale nie, także trudno jakoś ocenić. Z drugiej strony tam słyszałem, że on tam tych różnych nacjonalistów tam prześladuje i tak dalej, także... Ale na pewno nie ma łatwego zadania, no bo jak mówię, w takim wielonarodowym państwie nie jest łatwo rządzić. Poproszę. Dobry wieczór. Chciałbym pana zapytać, bo rozmawiamy, czy przedstawia pan pewne tezy, które są częścią takiej współczesnej diagnozy tego marksizmu kulturowego. I mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie ten trend został dość dobrze rozpoznany. To znaczy mamy do czynienia z jakąś bardzo poważną diagnozą. Ale brakuje mi troszeczkę, a może inaczej, korci mnie, żeby pana zapytać o coś, o czym najmniej się może rozmawia. To znaczy, jeżeli przyjmiemy model, w którym nie będzie ras, nie będzie narodów, nie będzie niczego, w skrócie mówiąc, to wydaje mi się, że nawet takim niczym, przecież ktoś musi zarządzać. Kto tą straszną wolnością według pana będzie zarządzał, jeśli oczywiście ten kierunek rozwoju cywilizacji się utrzyma? To jest pierwsza rzecz. A to szczególnie jest to z taką dygresją, bo tu chciałem nawiązać do słów pana doktora Laskowskiego, bo mnie się skojarzyło to z innym toposem takim literackim, te pewne tezy, które pan postawił, w kontekście rozwoju technologicznego, przed którym przecież nie uciekniemy, z innym profetykiem przyszłości, to znaczy z George'em Herbertem Wellsem. Bo przecież w Wehikule Czasu on przedstawia opowieść o takiej cywilizacji, która, nie wiem, 10% ma środki własności produkcji, tak, a reszta jest po prostu bezwolną masą, która jest tylko karmiona, nie wytwarza żadnych dóbr i jest zarządzana poprzez morloków z podziemi, które od czasu do czasu tam wychodzą i sobie na nich tam konsumują, tak? Więc moje pytanie jest pierwsze, kto będzie rządził tą straszną wolnością, jeśli ten okropny scenariusz by się ziścił? A druga rzecz to taka prowokacja, bo padło pytanie, jak temu przeciwdziałać. Jestem ciekaw pańskiej opinii, czy stan polskich uczelni, a tam co roku wychodzi, nie znam statystyk, ale załóżmy, no, kilkadziesiąt tysięcy studentów co roku, którzy wychodzą już bardzo mocno ukąszeni hyglowsko i to jest pytanie właśnie, czy mamy szansę w tym zderzeniu. To moje pytanie. Dziękuję. Proszę pana, kto będzie zarządzał? Jak zwykle zarządza niewielu. To jest zasada, zarządza niewielu, wielo. No więc kto to będzie? No, z tego co widzę, no to chyba jakieś elity finansowo-gospodarcze, to znaczy te olbrzymie korporacje, plus różnego rodzaju banki, instytucje finansowe, czy właściciele, nie jacyś dyrektorzy czy coś, tylko jacyś właściciele. To jest całkowicie anonimowe, bo to, ja nawet nie wiem, kto tam jest. Nie wiem, no może tam, no mówi się o Rothschildach i tak dalej, ale tak naprawdę to nie wiem, czy ktoś wie, kto tam jest. No, szefów banków się widzi, no to, ale mi się wydaje, że... Właśnie, bo mechanizm jest rozpoznany. Prawda? Ale tak naprawdę, żeby stwierdzić, kto miałby jakby inspirować, czy być przyszłym beneficjentem, kto będzie stworzył ten współczesny przyszły komintern, tak? No, to jest... no,
No tak, no, ale no, są dobre nawet opracowania, jak funkcjonują korporacje obecnie, te wielkie korporacje. I to nawet tam nie ma, tam nawet chyba nie ma jakiegoś zamiaru, żeby pozbawiać ludzi wolności, tylko to działa na zasadzie automatu, że oni po prostu mają takie, funkcjonują automatycznie po prostu, po prostu przejmują wszystkie właściwie możliwe ale zasoby. Straszna wolność jest właśnie odbieraniem wolności. Nie zrozumiałem teraz. Chodzi o to, że ten mechanizm terroryzmu wolnościowego prowadzi do odebrania tej wolności. Tak, zdecydowanie. To wynika z założeń taktycznych i strategicznych. Zdecydowanie tak jest, że no często być może jest tak, że ktoś to robi specjalnie, jakieś tam siły czy coś, które tak sobie tam coś by kombinowały, a może to właśnie dzieje się z automatu. No i jeszcze jakieś uczelnie, no to trudno mi, wie pan, no mi się wydaje, że sytuacja jest tak straszliwa na uczelniach w całej Europie i w Ameryce. Polityczna poprawność zaczęła się chyba od 68 powolutku, w latach 80., 90. już właściwie się przejęła na prawie wszystkich uniwersytetach. No jeszcze nie w Polsce. W Polsce nie wiem, jak jest. Ale teraz no to już tak jak tutaj pan wspominał o Rasztonie, na przykład, który PiS napisał książkę o różnicach rasowych w inteligencji, między innymi, bo nie tylko inteligencji. No to on był profesorem tam w Kanadzie, na uniwersytecie, no ale to teraz nie miałby moim zdaniem żadnej możliwości jakiejś pracy. Ja to zapytałem, bo to było pytanie o to tak naprawdę, czy to nie jest walka Dawida z Goliatem. To dopiero pokazuje, z jakim mechanizmem przesilnym, nie tylko korporacyjnym, mamy do czynienia. Bo jeżeli co roku rynek jest intelektualny, jest napełniany ludźmi, którzy już są gigantycznie ukończeni włosko, tak? No to jak się z tym mierzy? No sytuacja, wie pan, bo sytuacja jest bardzo ciężka, także nie można powiedzieć, że wszystko jest do dupy, położymy się i przykryjemy się gazetami i tyle. No. Trzeba coś robić, no, sytuacja nie jest wesoła. Ale pamiętam na te 90, kiedy to, nie wiem, kluby, nie kluby, tylko może te stowarzyszenia studenckie, czy może te organizacje studenckie, czy było koło nauki o cywilizacji w Gdańsku, tak, gdzie można było pewne rzeczy takie bardzo mocne mówić, tak? I ludzie przychodzili na egzamin z znaczkami, wtedy była modna partia Unia Polityki Realnej, przychodzili ludzie ze znaczkami takimi na uczelnie i nikt im na egzamin, nikt nie wyrzucał, wuj z tego tytułu nie stawiał. Natomiast teraz pojawiają się sytuacje, no ten kolega tu już powiedział, że miał nieprzyjemności z tego tytułu, że sprofilowany ten klub studencki, był w kierunku właśnie takim bardziej konserwatywno-liberalnym. Tu słyszymy przykład profesora na uczelni, który za słuszne teksty o LGBT, to chcą go wyrzucić ze studiów w ogóle profesora. Mamy przykład profesora Jacka Bartyzela, który również posłysykował jego. Ostatni przykład opisany chyba w internecie, to młody działacz ruchu narodowego, który tak naprawdę posługiwał się umiarkowanym językiem, no również chcą go, powstała uchwała, żeby go wyrzucić ze studiów. Czyli te już się powoli, te dzieją. Ta walka, kiedyś mówiła, klasowa się zaostrza pomiędzy prawicą a lewicą, no tak jak powiedział pan redaktor, no tam prawicy praktycznie nie ma, bo to nie jest też tak, że z jednej strony mamy zwolenników LGBT, a z drugiej mamy osoby, które mówią, że homoseksualizm, nie wiem, jest grzechem, jest chorobą, bo to nie ma takiej dychotomii. To jest tak, że albo jesteś za LGBT, albo siedzisz cicho i to jest taka dychotomia, tak? To też jest takie złudne wrażenie, że tak jak minister Gowin powiedział, że on się będzie krzyżem kładł za wolność LGBT, ale niech się też położy krzyżem, czy jak Rejtan, osłoni piersią tych profesora Baltyzara, właśnie tego, nie pamiętam nazwisko profesora Laskowskiego, tak, czy inne osoby, no bo to wymaga pewnego tutaj już bohaterstwa. Może tak. A jeszcze jedno, bo też kiedyś jeszcze byłem i to też koło naukowizacji robiło debaty. Ktoś był z prawicy, ktoś był z lewicy, były dyskusje, a teraz trudno sobie wyobrazić na uczelni, że może dojść nawet do debat, co wydaje się naturalnym sposobem
poznawania opinii, to tutaj studenci nie mają takich możliwości, bo albo się jest, przychodzą sami lewicowi, nie wiem, profesorowie czy tam politycy, a prawicowi to się kończy na takie centroprawice bardziej, a na takie mocna prawica już nie jest na uczelnie wpuszczona. Czyli te wszystkie mechanizmy już powoli w Polsce się dzieją. No to jest jeszcze jeden dowód na tą anarchotyranię, prawda, no, że to zajmują się takimi profesorami i tak dalej, czy tam, czy kimś innym, a jednocześnie pozwalają, my tego nawet nie wiemy, no, pozwalają na pewno na miliardowe odpływy poprzez międzynarodowe korporacje. Te korporacje nie płacą ani grosza podatku, dlatego stworzono globalizm, czyli zlikwidowanie granic narodowych i wolny przepływ finansowy. Dlatego, że oni przenoszą się od państwa do państwa i lądują prawie wszyscy na tych wyspach, gdzie nie ma, jak to się nazywa, kraje podatkowe. I tam właśnie wszyscy siedzą, tam są jakieś bilionów dolarów, także oni nie płacą, a tu w kraju płacą zwykli ludzie naturalnie podatki, natomiast oni nie. Także i to z automatu idzie, to tam nie, że tam oni tam coś zaplanowali, po prostu im pasuje ten globalizm. A to, co o czym mówisz, że to się zaostrza, naturalnie, że się zaostrza, no, tak jak ta właśnie anarchotyrania, jakiś tam gdzieś w jakiejś szwedzkiej gazecie wyczytałem, czy to było w telewizji, że jakiś chłopak, taki 20-latek, chyba związany ze środowiskami, na pewno związany ze środowiskami jakimiś narodowymi, czy nawet jakimiś narodowo-socjalistycznymi, czy coś, ale legalne, to są jakieś legalne partie, pracował jako taki na cmentarzu, który czyścił, no, można powiedzieć, sprzątał na cmentarzu, no liście, tam coś, no, grabkami, no i telefon do księdza proboszcza, że jakiegoś tutaj ma strasznego oprawcę i oczywiście już może grabić tych listków i traci pracę, ma dwójkę dzieci, no. Także to też tak, no to jest ta anarchotyrania, no bo to przez ten człowiek nikomu nic należy, nie do nielegalnej organizacji. Można tam nie być zachwycony, do jakiej organizacji należy, to jest inna sprawa. No ale nikomu w każdym razie, no, prawnie nic nie zrobił. No, to jest to, i to się nasila się cały czas właśnie ta anarchotyrania. Pozwala się różnym tam cwaniakom wywozić miliardy, mafią rządzić, a jakichś zwykłych ludzi, którzy na Facebooku napiszą, że im się nie podoba to wszystko, co się dzieje, może rzeczywiście napiszą tak, że wypili tam kielicha czy dwa wcześniej i tam nawyzywają trochę, to prawda, że często tak jest, no ale mimo wszystko, no, ich karać jakoś tam, czy ścigać po sądach, no, to już trochę przesadne. Myślę, że to dowodzi skuteczności tej tolerancji represyjnej, o której mówiliśmy, Herberta Marcusego, tak? Pozwala ona mniejszości zdominować większość. Większość z reguły konserwatywna, prawda? Ja tak uważam, że pan Jarosław Zenedencki w swoich tezach nie idzie za daleko. Dość ostrożne te tezy są, bo... Bo mieszka szwedzki, bo nie... Jeszcze mam parę lat do emerytury. Takie przykłady, z którymi mamy do czynienia, dowodzą tych tez, które były już prowadzone w tych diagnozach tego kulturowego marksizmu, które mówią o tym, że ta strategia, że taktyki w ramach tej strategii zawierają w sobie po prostu mechanizm jakby agresji, czy no takiej praktycznej agresji na ludziach, w którym się najpierw mówi, że coś jest obrzydliwe, zobacz, jakie to zachowanie jest obrzydliwe, tylko po to, żeby go zmusić do tego, żeby on sam własnej woli zgodził się na to, na co normalnie by się nie zgodził. To znaczy na przykład na zaostrzanie jakichś agresyjnych przepisów. Tak jest. I mamy to, już nie jest teoria. Przypomnijmy sobie ostatnio wypowiedź pana Krzysztofa Śmiszka, który mówił o penalizacji zachowań, które uderzają w środowiska LGBT. On już nie mówił, że one są niefajne, że są niehumanistyczne, że są nieprzyzwoite. Nie, on mówił o penalizacji, że będziemy takich ludzi zamykać. Czyli już jesteśmy krok o wiele dalej. Tak? A mówiąc o tych uczelniach, no to nie tylko chodzi o te postawy ludzkie, tak mi się wydaje, tylko o to, że ten cały system funkcjonuje w oparciu o konkretne budżety, o konkretne pieniądze, o konkretne granty, czyli to w jakimś sensie można uzależnić od jakiejś polityki, którą się prowadzi. Tak? No
Oczywiście, ale to oczywiste, to tak się robi. Znaczy tu też się sytuacja, że te represywne te przepisy, no ale najgorzej, że prawica i to szeroka prawica w Polsce też ulega temu, bo niedawno były, kilkanaście miesięcy temu były zaostrzone przepisy za propagowanie faszyzmu i komunizmu. Tylko wiadomo, że z tych przepisów wskazuje się nie za promowanie komunizmu, tylko za faszyzmu. A teraz faszyzmem to już jest praktycznie wszystko, co jest na prawo od centrum, tak? Tak więc to pojęcie, co podlega pod ten faszyzm, jest szerokie. Sobie wyobraźcie nawet kiedyś, no jeszcze taką robiłem analizę tych wyroków, to jeszcze jak ktoś miał książkę Bulloka o Hitlerze, to był zatrzymywany na ulicy, ale jeszcze był wypuszczany w ogóle, tak? Na szczęście, bo ktoś doszedł do wniosku, że jak ma tę książkę, no to ma prawo się zapoznać. Teraz to już nie wiem, tak? Bo jakby przed okładką, gdzie jest Adolf Hitler na tym, no w ten sposób. No ale to są przepisy, które no, mogą być przeciwko środowiskom narodowym wykorzystywane, nawet przy pomocy prowokatorów. No bo co za problem do Marszu Niepodległości wpuścić grupę tam 15-20 osób, które mają jakieś hasło prowokacyjne i potem organizatorów tego marszu na przykład zatrzymać czy sprokurować jakąś sprawę. Tak więc tutaj też chyba jednak w interesie naszym jest wolność słowa jako tego, tak? Bo czasami są takie obawy ze strony prawicy, że jak pozwolimy za dużo mówić, tak, to, ale tutaj chyba wolne słowo jednak służy nam tutaj jako prawicy, bo lewica i mamy przykład teraz właśnie wychwalania KBW, tak, KBW, kiedy to Bilewicz, to jest naukowiec związany z tematami żydowskimi, broni tej organizacji. Organizacji, która tak naprawdę była organizacją przestępczą, głównym zadaniem miała czyszczenie, eksterminację różnych środowisk patriotycznych w 1945-1946 roku. No i jest broni. I na pewno nic nie zrobił. A sobie wyobraźcie taką sytuację, żeby ktoś z prawej strony no, próbował bronić, nie wiem, środowiska AZ Komando na przykład. Tak? No w ten sposób, bo to można jakoś porównać. No to od razu sprawa sądowa, od razu wyrok. Może rzućmy okiem choćby na Hiszpanię, co tam się dzieje obecnie, tak? Generał Franco i wyciągnięcie go praktycznie z grobu. No to już nie jest tylko kwestia walki politycznej, ideologicznej, no ale to jest zaprzeczenie jakiegokolwiek człowieczeństwa, tak? Ponieważ no, Antygonem mieścimy się po człowieku po jego śmierci. Ale on z tego żyje i jeszcze robi na to płacimy. Jeszcze powiedzmy, będziemy mogli kończyć też pytanie. To proszę rękę do góry. Bartek. To poproszę tutaj kolegę Bartka z dni. Podejść, bo mi się nie chce zbyt. Mam pytanie. Jesteś filozofem, więc będzie pytanie filozoficzne. Z grubej rury wiecie. Więc oczywiście nie ma żadnego tam marksizmu kulturowego, są bzdury wymyślone przez prawicę i konserwatystów na zasadzie takiej jakby ideologicznej, czyli zastosowanie metod lewicowych do formułowania pewnych myśli. Nie ma żadnego marksizmu kulturowego. To, co się dzieje, to jest protestancko-liberalna ideologia. Marx mówił zresztą, że klasa najbardziej rewolucyjna to jest klasa burżuazyjna, tak? Więc ona w tym sensie dobrze zdiagnozował sytuację. I chciałem się zapytać ciebie, czy tylko to używasz tego terminu publicystycznie, tak jak to przedstawiłeś na przykład na portalu w Polityce, gdzie miałeś wywiad, czy też myślisz, że to ma jakieś głębsze korzenie? No bo z marksizmem, teza Marksa jest, jeżeli chodzi na przykład o kapitalizm, czyli anihilacja przestrzeni przez czas, no to tutaj po prostu to się dzieje, to widać, tak? Że w tym sensie można powiedzieć, że jest marksizm, ale to nie jest marksizm kulturowy. No i jeżeli weźmiemy na przykład marksistów, Alana Badiou, no to on mówi, że te wszystkie problemy, które prawica czy strona konserwatywna uznaje za niebezpieczne, to są te same tezy, czyli na przykład mówi o ekologii jako opium dla ludu,
prawda, globalizmie jako nowym niewolnictwie. Tak? Także tutaj pomiędzy marksistami a stroną taką świadomą, konserwatywną, nie ma praktycznie żadnej różnicy co do oceny tego stanu, jaki mamy. No to też rewolucja konserwatywna, prawda, Ernst Jünger, oni jakby bardzo blisko byli marksistów, dlatego że podobne były diagnozy. Także mam do Ciebie pytanie po prostu jako filozof, czy uważasz, że coś takiego istnieje jak marksizm kulturowy? Bo to jest po prostu wymyślone takie, no można powiedzieć, że to jest takie ideologicznie lewicowe, a jednak wymyślone przez prawicę, tak jakby prawica się po prostu wzięła te same metody, które stosuje lewica, tak? To jest bardzo według mnie takie, gorszące, nie oddające w ogóle rzeczywistości tych przemian, jakie się dzieją. Dziękuję. Aha, no pytasz, czy to jest dobre określenie. No jak mówię, ja zacząłem, jak myślałem o tych problemach związanych z tym, co my nazywamy teraz marksizmem kulturowym, to pisałem o despotyzmie wolności. To jest dla mnie, to była moja definicja. Natomiast no teraz wszyscy mówią o marksizmie kulturowym, no więc ja też lepiej wszyscy powiedziano. Ale no może by trzeba się temu przyjrzeć, prawda, czy to rzeczywiście jest dobre określenie. To ja się nie upieram, bo wiem, że jakieś tam są dyskusje na ten temat. Przy czym mnie się wydaje z tego, co ja pamiętam z Marksa, ze studiów i tak dalej, to są setki tysięcy słów, ale z tego trzeba wydobyć kwintesencję, bo to zaleje mózg i w ogóle człowiek nic tego właśnie tak do końca nie zrozumie. Także i kwintesencja moim zdaniem jednak jest taka, że to był sekularny ruch, on optował za sekularnym ruchem mesjanistycznym, czyli stuprocentowy globalista, który wymyślił mesjańską ideę panowania nad światem poprzez proletariat. Proletariat jako właśnie ta nie wiem, najważniejsza klasa, i ta, która jako uciemiężona stanie się tym. I tam jest, pamiętam... Metropolistą głos, nie? Tak. Był taki Arnold Toynbee, taki wielki polihistor angielski. I on w którymś z tych tomów napisał wielkie te dzieła, historie wielotomowe całego świata. I on tam analizuje Marksa i on wyciąga, jak to historyk, to co jest takie kwintesencyjne. I on traktuje Marksa właśnie jako takiego zaświadczonego mesjanistę, który dąży do tego, żeby zbawić świat w sensie, żeby nam ktoś naturalnie panował, no bo tak jak marksiści naturalnie oni zbawiali świat, ale miliony były w łagrach, a Stalin z ekipą sobie zajadał tam i zakamszał i popijał, a ludzie ginęli w straszliwych warunkach, także to wiadomo. No. Także może masz rację, że trzeba by używać jakiegoś innego sformułowania. Ale wiesz, że to Toynbee to taka agentura jednak imperialna, brytyjska, no tak. Chciał zniszczyć, bo jednak Marks przynależy do tradycji europejskiej w sensie kontynentalnym. I co byśmy nie powiedzieli, to jest w naszym obozie, tak? No tam gdzieś tam z tyłu i tak dalej, nie lubimy go, ale jednak jest. Taki Toynbee go po prostu niszczy z takiej strony. Nie do końca tak jest, dlatego że wiesz, no, z Marksem jest tak, że był taki Mojżesz Hess, pewnie pamiętasz z filozofii, Mojżesz Hess, to był też taki filozof i taki lewicowy, i on był, to był człowiek, który intelektualnie był ojcem duchowym dwóch XIX-wiecznych potężnych ruchów intelektualnych. I oba te ruchy przyznają się do tego, że Mojżesz Hess jest ich źródłem. To była wielka głowa.
i ten Mojżesz, i jakie to były ruchy, to był Marks. On zastępował Marksa, na przykład Marks nie mógł być wpuszczany do różnych krajów ze względów politycznych, to on na zjazdach międzynarodówki był osobistym przedstawicielem Marksa. Także on napisał, duża część manifestu komunistycznego jest napisana przez Mojżesza Hessa. Ale on nie był tylko tym, który tworzył komunizm czy marksizm. On, Theodor Herz w swoich wspomnieniach opisuje, że Mojżesz Hess był jego, czyli syjonistów, ojcem duchowym. Także to są te dwa źródła, jak gdyby wynikające z jednego. Także tam jakiś rodzaj mesjanizmu może, czy coś. Także, ale co do nazwy się bym nie upierał, no bo chyba wiemy wszystko mniej więcej o co chodzi, prawda, o takie procesy, no to są procesy destrukcji tradycyjnych instytucji, takich jak rodzina, naród, państwo, religia i tak dalej. I że wyzwolenie jednostki. Jednostka będzie samodzielna wtedy, będzie prawdziwie wolna. I rzeczywiście będzie wolna, no bo jak ma się rodzinę, to jest się zależnym i tak dalej, a tak się jest wolny. Jak się nie ma narodu, jak się ma naród, to jakieś obowiązki, do wojska trzeba iść czy coś, a tak to jest się wolny. Dlatego, że taka jednostka jest całkowicie bezbronna w stosunku do potężnych sił, na przykład kapitałowych. Jak jest ten słynny obrazek, jak masz jeden patyk, to go łatwo złamiesz. Jak masz wiązkę, to go trudniej ją złamać, prawda? Dlatego ludzie się łączą w grupy, no żeby jakoś sobie radzić, żeby nie być tam łamanym. No. Także to chodzi o ten proces, a czy nazywają go marksizmem, no nie, tam wszystko jedno, jak go nazwać, tam można jakoś inaczej. Tutaj pan Gracja może coś wymyśli. Moim zdaniem różnica między marksizmem a marksizmem kulturowym jest taka sama jak między tradycyjną lewicą a nową lewicą, a także różnica między wielkoprzemysłowym robotnikiem z dużego miasta, a dajmy na to członkiem LGBT, tak, nowoczesnych homoseksualistów funkcjonujących w tymże dużym mieście. Obaj zaliczani są do lewicowców. Robotnik kiedyś, tenże tutaj powiedzmy w cudzysłowie homoseksualista dzisiaj, tak, on dzisiaj jest lewicowcem. Różnica między nimi jest ogromna. Właściwie gdyby się spotkali, nie mieliby sobie nic do powiedzenia. Całkiem fajnie o tym pisał George Orwell w książce Droga nad Morą Wigan, gdzie on opisywał takie zwyczajne życie robotniczej rodziny i jak wygląda takie życie, gdy facet wraca z ciężkiej pracy w kopalni do domu. On tam opisuje Orwell, bo mieszkał z taką rodziną, że on nie oczekuje tego, że zastanie w domu walczącą feministkę, pójdzie z nią na sztandary, gdzieś na barykadę. Nie, on oczekuje tego, że wróci do domu i będzie woda napuszczona do wanny, bo wtedy jeszcze nie było możliwości brania kąpieli w kopalniach. Tak? O takim poziomie mówimy. Natomiast gdyby ten robotnik spotkał się z tym, dajmy na to, dzisiejszym lewicowcem, to na pewno na nie podaliby sobie ręki. A zresztą Orwell w tej książce już mówi, że wtedy już pojawiali się on właśnie ci nowi lewicowcy, którzy tak na dobrą sprawę zostaną zauważeni w pełni, powiedzmy, w maju 68 roku. Tak, poproszę, ktoś jeszcze pytania, bo będziemy kończyć, tak? To miał ostatnie pytanie i potem dwa zdania, czy trzy zdania, czy trzy minuty, to w zależności od tego, od tam tutaj panu autorowi, tak? Jak to jest możliwe, że jeżeli wyniki dziś teraźniejszych wyborów przedstawiają nam partie prawicowe i nawet Konfederacja jeszcze przeszła do Sejmu, a występują takie problemy jak na przykład usuwanie profesorów, którzy wyrażają swoje zdanie na uczelniach wyższych, no to jak ten system jest sterowany, skoro wygrywają partie, które są prawicowe i przeszkadza im ideologia LGBT, a uczelnie działają w ogóle w inny sposób, pomimo że podlegają państwu? Wie pan, to mi się to za jakiś absurd. To mi się wydaje, że to funkcji. To jest coraz częściej się używa takiego pojęcia, no na razie głównie o Ameryce, ale to chyba trzeba używać już właściwie nie tylko o Ameryce, ale o całej tej naszej cywilizacji zachodu, czyli ten Deep State. Deep State to jest po prostu no, głębokie państwo, to jest
To znaczy, że są pewne struktury, struktury związane z na przykład z finansami, ze służbami specjalnymi, z korporacjami, które w gruncie rzeczy one odgrywają decydującą rolę. Naturalnie to też mogą być obce państwa, służby obcych państw i tak dalej, współpracujące z własnymi. I ten deep state w gruncie rzeczy, jeśli nie ma władzy, to ma takie wpływy, że władza niewiele może zrobić. No teraz tak przyjrzeć się temu, co Donald Trump obiecał, tyle tam niesamowitych rzeczy, a się nic się nie zrobi. No, czy miałby wycofywać wojska od samego początku, żadnych wojsk amerykańskich na Bliskim Wschodzie. No i co, teraz tam o tych Kurdów opuścił 26 żołnierzy. Od 2001 roku, czyli od zamachu tego 9-11, toczą Amerykanie wojny. Już który to jest rok? 18 lat. Toczy się cały czas wojna. W 5 krajach, czy 6, czy tam 7. Wszędzie są Amerykanie, toczą wojny. A on obiecał ludziom, że Ameryka ma swoje problemy. No i co? I nic. Obiecał wybudować mur z Meksykiem. Gdzie jest mur? Nie ma muru. Że tak wyjdę w słowo, może dowodzi w ogóle skuteczności tego marszu przez instytucje. Jeśli opanuje się instytucje i zagnieżdżą się tam, powiedzmy w cudzysłowie, nasi ludzie, to tak naprawdę ani pan prezydent, ani pan premier nie będą w stanie nic zrobić. Nawet mogą zmieniać przepisy prawne, bo tam suche prawo nic nie znaczy, jeśli nie będzie wykonawców tego. Bo co z tego, kiedy w aparatach siłowych będą odpowiedni ludzie nasączeni odpowiednią ideologią. A sobie przypomniałem właśnie, że ten student z Ruchu Narodowego, to jako zarzut reagowania tego z uczelni ma być to, że na jakimś spotkaniu powiedział w ten sposób, że prawica powinna naśladować lewicę i zrobić marsz przez instytucje. I to był oficjalnie wpisane we wniosek o jego relegowanie. Że tak powiedział. Tak to był Marcinie, przepraszam, to jest właśnie najlepszy dowód, bo chciałem się odezwać po wystąpieniu pana. Ja w ogóle nie widzę żadnej sprzeczności w nazywaniu tego bądź nomenklaturą, którą proponuje pan Zadęcki, czy nomenklaturą typu marksizm kulturowy, ponieważ przecież i mechanizmy, i cała metodologia, i wszystko to, co widzimy w praktyce, odnosi się bezpośrednio do test stawianych przez Gramsciego, a przecież on wprost odwoływał to do przemian natury kulturowej, więc to jest absolutnie trafione sformułowanie, a to, że stawiane były jakieś inne tezy, które są spójne, a wynikające z innych źródeł światopoglądowych, to przecież nie znaczy, że to jest sprzeczne, więc ja tu się z głosem pana nie chcę się spierać, bo nie mam takich kompetencji natury dotyczących teorii filozoficznych, ale wydaje mi się, że ta wątpliwość jest po prostu nieuzasadniona. Każda z tych nas jest po prostu w jakiś sposób definiuje to zagrożenie i każda jest trafna. Jeszcze tak sobie przypomniałem to, o czym pan mówił, o tym, że jak to się wszystko dzieje, prawda, że to jakieś takie wszystko jakieś absurdalne, że tutaj są wybory, a później ten deep state, jak to tam nazwać. To wpadło mi w ręce czysty przypadek w ogóle tuż przed wyjazdem. Są takie wspomnienia, to był szef FBI teraz, ja chyba parę lat napisał takie wspomnienia, to chyba nawet po polsku jest, ten, który tam z Trumpem się jakoś koi. No i on, i ja po prostu mówiąc szczerze, tylko tak mi się nudziło i tak zacząłem przeglądać tą książkę, nawet nie chciałem przeczytać. No i znajduję taką rok 2016, 17 czy nawet 18 i on jako świeży dyrektor FBI co robi? FBI, olbrzymia instytucja, no miliardowe budżety. Każdy nowy agent FBI, znaczy nowy, szkolony, co mają tu specjalne szkoły, musi odbyć pielgrzymkę do Muzeum Martina Luthera Kinga. Jest takie muzeum. Martina Luthera Kinga. W tym muzeum są różne napisy, aforyzmy Martina Luthera Kinga. I każdy student wybiera sobie aforyzm i musi napisać wypracowanie długie, no nie wiem czy długie, czy krótkie, już to dodaję, że długie, żeby tam wyjaśnić, co miał na myśli wielki Amerykan. A FBI miało takie dokumenty na tego Luthera Kinga, że to głowa boli, że to był po prostu dla nich, to był zwykły przestępca, tylko był chroniony politycznie. To były powiązania komunistyczne, 100% mieli dokumenty na finansowanie go przez Komunistyczną Partię Stanów Zjednoczonych, mieli dokumenty na zajmowanie się prostytucją.
niesamowite dokumenty, ale ze względów politycznych tego nie ruszano, bo nie chciano tam tych rasowych jakichś kwestii. I teraz FBI piszą wypracowania o wielkim Martinie Luther Kingu. Jakie to musi być demoralizujące dla takiego agenta FBI, który po prostu no, jakichś różnych bandziorów tam chce łapać, a nie tam jakieś coś tam, jakieś filozofie, coś tego. No takie no, tak to funkcjonuje teraz, no, jakieś to jest to... Ale to ciekawe, co mówisz, właśnie nie słyszałem o tym, ale to potwierdza, jest taka książka, to chyba, nie wiem, czy ty z nim studiowałeś, wydana przez Arkana, facet chyba się nazywa Grzegorz Janowski albo Jankowski, teodycea kartezjańska, kojarzysz takiego gościa? Proszę, że on teraz jest tam, gdzie, na tym uniwersytecie, gdzie Leo Strauss, w tym w Chicago. I on właśnie pod koniec tej książki opisuje rewolucjonistów i encyklopedystów francuskich i opisuje tych konserwatystów amerykańskich, którzy są protestantami, tak? I on po prostu tam pokazuje, że właściwie rewolucja francuska jest ideologicznie mniej inwazyjna niż ta rewolucja amerykańska, która tworzy właśnie swoich takich nowych bogów. Jak na przykład, tutaj akurat o tym on nie pisał, o Martinie Lutheru Kingu, ale on był pastorem, więc w tym układzie tej zrewolucjonizowanej religii nowej bardzo dobrze pasuje jako taki nowy po prostu ktoś na piedestale, do którego się odnosi, no tak, odnosi się elita policyjna, tak? Więc to jest budowanie takiego jakby mitu. Kończymy i teraz tak, pani Gracenie, chce pan jakieś słowo jeszcze? Tak, to ja poproszę tutaj podsumowanie pana Jarosława. Podsumowanie pana Jarosława, no to może to będzie podsumowanie. To nie ja to wymyśliłem, to Ola wymyśliła to zdjęcie. Takim, ja jestem skromnym człowiekiem, więc na takie zakończenie może to jest w tym, to jest w ambasadzie polskiej w Sztokholmie, jak otrzymałem Krzyż Wolności i Solidarności. I to może bym chciał zakończyć takim cytatem. Podstawowy spór, jaki istnieje, to spór między globalizmem a podmiotowością Europy i składających się na nią narodów. W tym sporze staje zdecydowanie po stronie europejskiego nacjonalizmu, po stronie Europy narodów, a z czasem, miejmy nadzieję, narodu Europy. Odrobinę żartobliwie można ten program odrodzonej jedności Europy, będącej oczywiście w zdecydowanej opozycji do kształtu dzisiejszej wspólnoty europejskiej, przedstawić symbolicznie jako zmianę flagi europejskiej z jej stalinowskimi gwiazdami na Krzyżu Wolności i Solidarności. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję tutaj autorowi, dziękuję panu Gracenowi. Można podsumować, że krzyż to jest znak cierpienia, ale też nadziei. Tak, więc tak z tą jest. Nadzieją się żegnamy. Tak jest. Dziękuję państwu. Dziękuję.